Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutoutu. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, tych, którzy chcą usłyszeć bądź opowiedzieć naszą sagę. A saga nasza nazywa się Powinność i oto zaczyna się jej część druga. Część drugą, sesję drugą rozpoczniemy od sag. Sagi mają swoją osobistą mechanikę w grze Midgard i przyznam, że jest to element gry, który na razie najbardziej mnie ujął. Gra mnie w ogóle ujęła, ale ta faza sag to jest jakiś taki cymesik. Oto każdy z graczy może przygotować swoją narrację, swoją krótką opowieść, w której spróbuje opowiedzieć swoją sagę. Może opowiedzieć ją jakby w czasie przeszłym, tak jakby się to już wydarzyło. Mechanicznie na początku ma ustalić, co chce tą sagą osiągnąć, jaki cel. Mistrz gry określi trudność tego celu, tak jak go znajduje, i następnie rozpoczyna się opowieść. Gracz robi narracyjnie, co chce. Oczywiście sądzę, że mistrz gry może mieć pewne prawo do stopu albo do lekkiej modyfikacji, żeby opowieść pozostała w ryzach, w kolejnie jakiejś, chociaż to brzmi jak grzech w naszym dzisiejszym RPGowaniu. Następnie odbywają się testy, które nie rozgrywamy scen, natomiast rozgrywamy testy kolejnych elementów tej sagi, które mają sprawdzić, jak dobrze ten cel nadrzędny sagi został zrealizowany. Wiedzcie, widzowie, że te sagi można rozgrywać na początku każdej przygody, w trakcie tej przygody albo na koniec jako pewne podsumowanie. A ja zdecydowałem się na ten właśnie moment, bo oto w Endze mamy trzy pełne dni do rozpoczęcia się uroczystości urodzinowych Konunga Voggana, na których to księżniczka Ildiala ma zaśpiewać swą pieśń ku czci jubilata. Cała ta sytuacja dosyć zaskoczyła wszystkich, także ojca Ildiali, który to jest właścicielem korporacji Astam na odległej planecie Gavoris, z którą to Enga współpracuje, ma wymianę handlową. Ta córka samozwańczo wybrała się na urodziny Voggana, chcąc śpiewać mu piosenkę. I wy zostaliście wybrani przez Jarla Rykerta, zajmującego się ochroną Voggana, do tego, żeby zająć się tą księżniczką. Sam Jarl i Konung Voggan razem z twoim ojcem Sigurd
Jak się nazywa twój ojciec, bo mi to umknęło? Rolf. Rolf. Udali się do Uppsali na wcześniej zaplanowane spotkanie, które zwołał Elfrig, elf, właściciel innej bardzo potężnej korporacji. On zamierzał zrobić spotkanie z innymi konungami w Uppsali, a nie w swojej rodowitym bastionie, i to poruszyło wszystkich władyków. Chcą się udać i usłyszeć, co Elfrig ma do powiedzenia, bo może mieć to wpływ na interesy. Zatem nasz engowy konung też tam chciał pojechać, dlatego nie było go przy okazji powitania księżniczki i jej niespodziewanej wizyty. Dlatego to wy macie ją przywitać, ochraniać? A może coś jeszcze jest w tym rozkazie, bo cała ta wizyta jest trochę dziwna i tajemnicza, wiele się wokół niej dzieje. Ucieczka z więzienia, atak na lądowisko, na którym wylądował statek z księżniczką. Myślę, że będziecie mieli x rzeczy do zastanowienia się, do zrobienia w trakcie tych trzech dni, w trakcie których macie po prostu ochraniać księżniczkę. Więc grę podejmiemy w dzień uroczystości, w południe, na kilka godzin przed samym koncertem, żebyście mogli ewentualnie wymienić się jakimiś tam spostrzeżeniami. No a teraz poniekąd oddaję głos któremuś z was, kto chce rozpocząć. Czy wy może chcecie się umówić, kto pierwszy, a kto drugi, a kto trzeci? To może mieć wpływ, a nie musi mieć wpływu, ale jakoś to trzeba wybrać. Jasne. To może ja mam taką propozycję, niech każdy z nas przedstawi na początku swój cel, takim jednym zdaniem, a potem wybierzemy. Co wy na to? To jest doskonały pomysł, Chwicerku zagubiony. Przepraszam, zanim powiecie, ja chciałem jeszcze spytać, czy twój przydomek już jest jakby, on do ciebie przylgnął? Czy to jest taki, zmierzasz swoją postacią do takiego przydomku przez to, że jesteś, wiesz, urwałeś się z przeszłości, jesteś w przyszłości, którą chcesz, nie wiem, zakryć tą przeszłość. Jak to jest z tobą? Więc tak, jest to przydomek, który według mnie do mojej postaci już przylgnął, dlatego że podczas jednej z bitew oddalił się od swojego oddziału i nie mogli go znaleźć, ale w końcu wrócił i stąd zagubiony, ale chciałbym zrobić tak, że za wiele, wiele, wiele lat ten przydomek będzie miał raczej taką większą dwuznaczność. Czyli na razie zagubiony dlatego, że zagubił się z oddziału, ale tam wyrżnął wiele ludzi, ale za właśnie te dziesięciolecia zagubiony dlatego, że chciał odciąć się od swojej przeszłości. Dobrze. Zatem proszę o prezentację celów swoich sag. I ważę nieśmiertelny. Co ty chciałbyś osiągnąć swoją sagą? A więc Ivar. Dowiedziawszy się, że przyjechała tutaj kosmicznej sławy śpiewaczka, ale tak się składa, że jego córka Inga uwielbia śpiewać i marzy o tym, żeby być śpiewaczką. On będzie chciał, żeby przez ten czas, kiedy przebywa tutaj elfia księżniczka, żeby nauczyła ją, żeby dała jej lekcję śpiewu. Bo myśli, że no coś takiego, jeżeli on nie dostanie tę lekcję śpiewu, to będzie taki niesamowity start przez życie i w ten sposób jakoś częściowo przynajmniej zrealizuje część swojego wielkiego celu, czyli zapewnić swoim dzieciom dobrą przyszłość. Wspaniale, czyli ty chcesz załatwić swojej córce korepetycję u księżniczki elfów w trakcie jej pobytu turystycznego w Endze. Okej, okay. Z trudnością się wstrzymam, chcę poznać wszystkich cele, to jest dobry pomysł. Sigurdzie, wężooki, co widać na rysunku. Co u ciebie? Jaki masz cel? Kiedy Sigurd wężooki zobaczył, kiedy otworzyły się drzwi tego okrętu, który przywiózł ich tutaj do Engi, i księżniczka wyszła i stanęła na szczycie trapu, poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie czuł, jakieś nieznane uczucie nim zawładnęło. Czy to może być miłość, o której do tej pory tylko słyszał w opowieściach, jak również, nie wiem, oglądał na filmach we Freya TV?
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie czuł, ale poczuł wielką ciekawość i chęć poznania księżniczki bliżej. Bliżej niż tylko i zawiązania z nią relacji bliższej niż tylko wartownik, strażnik i pilnowana osoba. Czyli ty chcesz sprawdzić, co ty czujesz do niej, tak? Tak. Tak, muszę się przekonać, co to za uczucie i czy to faktycznie jest ta miłość, o której czytałem, którą oglądałem raczej. Dobrze. Przeróżnych. Ale żeby określić to, tą trudność, czy to oznacza, że będziesz się próbował konfrontować z nią, spotkać jakoś z nią? Czy ty chcesz to zrobić laboratoryjnie, poza spotkaniem z obiektem? Myślę, że Sigurd, że podejdę do tego trochę tak, jak Sigurd jest nauczony, czyli bardzo ostrożnie, niczym łowczy, niczym myśliwy, za pomocą trochę obserwacji, trochę śledzenia. Wiem, że to brzmi bardzo creepolsko, ale no niestety Sigurd jest wytrenowanym zabójcą, a nie wytrenowanym człowiekiem, wytrenowanym do jakiejś dworskiej, do jakichś dworskich kontaktów, ale nie wyobrażam sobie, bym nie skonfrontował się w końcu również z księżniczką. Dobrze. Natomiast nasz sławny, słynny, wspaniały i piękny, rozrywany przez tłumy, jeżeli tylko się da, Hus Karol Hvitserk, jaki masz cel dla swojej sagi? Kiedy Hvitserk razem ze swoimi kompanami zszedł na niższe poziomy, tam była osoba, która go rozpoznała i wtedy Hvitserk zrozumiał, że przeszłość cały czas tkwi. Więc celem Hvitserka jest zabicie jego ojca, żeby ostatecznie odciąć haniebną przeszłość. Troszkę słodko, troszkę mrocznie. Żadnych luźnych wątków. No, Iwar Nieśmiertelny, nasz berserker drużynowy. Można by pomyśleć, że człowiek najbardziej opętany instynktami, dzikością i bezkompromisowością wobec rzeczywistości. Możesz powtórzyć, jaką masz sagę? żeby zdobyć sagę. Chciałbym, żeby moja córka otrzymała profesjonalne lekcje śpiewu. Ja powiem tak, a propos mojej sagi. Odcięta głowa nie spiskuje. Dobrze. Wspomogę się czatem w kwestii ustalenia trudności. Drogi czacie, nie będę robił tego ankietą, tylko po prostu jestem ciekaw, jeżeli macie jakiś argument, który podkreśli trudność albo łatwość. Wiedzcie, że poziom trudności określa się w sposób taki. Jest 3-3 albo 3-2 albo 3-1. 3-3 to dosyć standardowa trudność. Oznacza, że trzeba zdobyć 3 sukcesy w trakcie tej sagi, zanim osiągnie się 3 porażki. 3-2 to już trudniejsza saga. Trzeba odnieść 3 sukcesy, zanim odniesie się 2 porażki. Najtrudniejszą sagą do zrealizowania jest 3-1. Trzeba odnieść 3 sukcesy, zanim odniesie się 1 porażkę. Umiejętności, które będą testowane, wybierają sobie bohaterowie. W treść sagi starać się będę ingerować jak najmniej, tak jak mówię, ewentualnie jak coś będzie pasowało do wrzucenia wątku z opowieści, to spróbuję. I co według was jest, moi drodzy, najtrudniejsze? Żeby barbarzyńca wcisnął swoją córkę na uczennicę do... Na razie została określona dosyć sympatyczną, kiedy wy się z nią spotkaliście, Ildiala. Ale jednak przybyła tutaj, żeby sobie pobyć, pozwiedzać, zerwać się z domu. Czy to jest trudne? Czy trudniejsze jest, żeby Sigurd, który do tej pory patrzy z daleka przez lunetę karabinu, zetknął się z elfką sam na sam, albo może inaczej jeszcze, śledząc ją i tropiąc, i dowiedział się, co do niej czuje? To w ogóle brzmi jak naprawdę jak cel kogoś, kto nie zna się na miłości. No i mamy Hvitserka, który chce zabić swojego ojca. Przypominam, że ten ojciec jest w więzieniu. Jest w więzieniu niejakiego, jak on się nazywał, Styrkera Niełysego? Tak, Styrkera Niełysego.
Jest tam dlatego, ponieważ Hvitserk doniósł na niego, czym się wkupił w łaski midgardzkiej gwardii, jako na kolaboranta, tak? On coś tam majstrował przy pieniądzach kopalni. No to jak myślicie? Łatwiej namówić elfkę do nauki człeczego potomstwa, niż zdobyć takiej serce. Coś w tym jest, Myszkoworski. Durgil, Huskarl trudny albo bardzo trudny. Coś w tym jest. Księżniczka jest na wakacjach, chce zażyć życia. Myślę, że najłatwiejsze będzie pobycie z nią przez tych kilka upojnych dni. To chyba w odniesieniu do twojego, Sigurdzie. Tak. Też tak. Myślę, że tak. Galadon, Sigurd będzie na tyle creepy, że po potknięciu nie będzie mógł się podnieść. Czyli co sugeruje, żeby mu łatwe to zrobić? Sarpl, o dziwo najtrudniejsze bym dał naukę śpiewu, bo ona tu ma ochotę pobalować, a nie uczyć kogoś. Elia 6-7 mówi Ogar 3-3, czyli... Czyli Ivar, pewnie. Ivar, tak. Super. Ivar 3-3, Sigurd 3-2 i Hvitserk 3-1. To jest, przyznam, moja na razie intuicyjna sprawa. A Galadon po prostu napisał 3-1 i zgadujcie. Nie, myślę, że to chodzi o Sigurda, bo... Nie wiem, żartuję. Swoją myśl. Wiem, Galadon, nie obrażaj się. Galadon 1 tak szybko się nie obrażał, a Galadon 2 od razu, Galadon, a ty miałeś okazję poznać Galadona 1? Jakoś go próbowałeś zobaczyć? Ale plus 1 do Olia. No dobra, słuchajcie, czy tu jest jakiś argument, którym przeczyłby? To też nie jest tak, że musi być to rozłożone porówno 3-1, 3-2, 3-3. Czy wy coś macie do powiedzenia, nie na temat swojego, tylko na temat pozostałych celów? Ja cenię wasze spostrzeżenia. No ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o Ivara, zgadzam się tutaj z Durgilem, który mówi o tym, że byłoby to trudne lub bardzo trudne, bo on ma bardzo dużo do stracenia, jeżeli coś pójdzie nie tak. I dlatego uważam, że rzeczywiście jest to trudne bądź bardzo trudne. A w sensie co mam do stracenia? Hvitserk. Tak. Hvitserk. Jezu, przepraszam, oczywiście. Patrzyłem na ciebie, Jacku, i dlatego... Że jedna porażka już niweczy, jak rozumiem, całą możliwość planu, tak? No bo zobacz... No nie wiem, no to zależy, w którym momencie może to porażka... Ale jest dużo takich... Nie wiem dokładnie, co planujesz, scena po scenie, ale no jest dużo, tutaj się zgadzam, no, że jest dużo po prostu rzeczy, które mogą pójść nie tak, i chyba dużo wystawiania reputacji swojej na szwank, a twoja reputacja jest wszystko. Tak, dlatego Hvitserk chce to zrobić tak, żeby jak najmniej zaryzykować swoją reputacją. Chociaż... Ale oczywiście musi nią zaryzykować, no bo chce zrobić coś tak strasznego, jak zabić swojego ojca, który jest w więzieniu. Tutaj wszyscy myślą, że Sigurd planuje chyba jakiś po prostu od pierwszego dnia podryw na zasadzie słupki. Nie, to naprawdę nie będzie tak wyglądało. Ja myślę, że Ivarowi nie będzie zupełnie przeszkadzał przez parę pierwszych dni. Huskar pisze, Durgil, jeżeli chce zabić swojego ojca, to będzie trudna sprawa. Po pierwsze, emocje, dokładnie. Też o tym myślę. Po drugie, ojciec go pewnie dużo nauczył, więc zna swojego syna. No dobra, to tak. Ale z drugiej strony, on to chyba chce zrobić nie swoimi rękoma. Tak. Tak, ja chcę zdobyć moc pewnej runy, o której się dowiedzieliśmy pod koniec poprzedniej sesji, i kontrolować umysł jednego z rzeźmieszków, żeby to jego rękoma zabić właśnie ojca. Bo czyli to żeby Hvitserk fizycznie to. Nie był w więzieniu. Słucham? Mhm. Że to cię trochę zabezpiecza, trochę zmniejsza... Tak, trochę tak, to prawda. ...tą ilość porażek, moim zdaniem. W sensie daje ci jeszcze, że możesz popełnić więcej błędów, bo nie robisz tego ty. Bo jakbyś ty tam się wbił z karabinem, no to byłoby hiper trudne. No ale pewnie, moim zdaniem, sprytem jesteś w stanie zmniejszyć poziom trudności. Tak, tak bym spojrzał na to. Galadon pyta, czy mogą mieć dwie osoby 3-2. Chyba wszyscy mogliby tak, mieć tak, tak, 3-2. Tak, tak, tak. Właśnie do tego się skłaniam, bo...
Na początku myślałem, że Sigurda będzie trudniejsza rzecz niż Iwara, ale rzeczywiście to są mogą być trochę wykluczające albo wchodzące sobie w kolizję sagi. Zatem, a z drugiej strony o Hwitcerku na początku myślałem jako o 3-1, myśląc sobie, że całe to przedsięwzięcie może cię po prostu dosyć męczyć psychicznie w trakcie, albo nie, to jestem ciekaw tej twojej postaci, na ile mroczna ona jest, czyli już pogodzona z tym. Ale mowa Iwara sprzed chwilką trochę mi to wyciągnęła, więc proponuję, żebyście wszyscy mieli 3-2 trudność. W pewien sposób będzie to równy poziom startu. Z drugiej strony zerują wam się wszystkie wydane na ostatniej sesji punkty koncentracji. Czy coś jeszcze się wam zeruje? Teraz zwariowałem. Tak, łaski Norn i łaski Norn i przez... Tak. W sensie, bo one są związane z entropią, a nie z stricte koncentracją. W związku z tym możecie w trakcie sag używać przesunięć oraz łask Norn. Czekajcie, to zróbmy tak. Jako że wy dwaj chcecie mieć z elfką sagi, to w takim wypadku na pewno Hwitcerk będzie w środku. I kto pierwszy z czatu napisze Iwar albo Sigurd, decyduje, kogo słuchamy najpierw. Sigurd. Zapraszamy cię, Sigurdzie, do wysłuchania. No dobrze, Sigurd, Iwar. Nie, Sigurd, Hwitcerk, Iwar. Dobra. Moja saga rozpoczyna się na wietrznym, bardzo, bardzo wietrznym i mroźnym szczycie wieży sąsiadującej z wieżą, w której mieszka elfka. Sigurd siedzi, a właściwie leży tam na szczycie. Leżałem tam na szczycie. Właśnie, wolelibyście, żeby to opowiadać w trzeciej osobie, czy w pierwszej osobie? W czasie przeszłym. Ja bym wolał w pierwszej osobie. W pierwszej osobie, tak. Dobra. Tak jakbyś, leżałem. Tak jakbyś po paru dniach spotkał się właśnie z nami wszystkimi i opowiadał, co takiego robiłeś. Leżałem na dachu budynku, patrząc w lunetę mojego, jak do tej pory, jedynego i najwierniejszego przyjaciela, karabinu snajperskiego, który nazwałem Widar. Widar jest moim powiernikiem wielu moich sekretów, trosk. To on, chociaż milczy, pomaga mi roztrząsać problemy i sprawy, które mnie trapią. I czasem swoim milczeniem podsuwa najwłaściwsze rozwiązanie. Patrzyłem w lunetę i cybernetycznie powiększony i wyostrzony obraz wodziłem wzrokiem za księżniczką, która wypoczywała w swojej komnacie, i zastanawiałem się, co tak naprawdę tam się wydarzyło, co poczułem. Dlaczego akurat teraz? Służba i służba, przecież służba i... No i oddanie naszemu konungowi to wszystko, czego chciałem od życia. Jednak kiedy zobaczyłem ją, pomyślałem, że mogłoby być coś więcej. Widar milczy. Myślisz, że powinienem do niej pójść? Powiedzieć jej o tym? Ale Widar dalej milczy. Ale przecież nawet nie jesteśmy pewni, że ona tutaj przyjechała z czystymi zamiarami. Że ona tak naprawdę życzy dobrze naszemu konungowi, że ona nie chcę zaszkodzić sprawie naszego bastionu. Jeżeli to jest naprawdę jakieś uczucie, i jeżeli naprawdę miałbym związać się z nią, lub przynajmniej
nawiązać z nią kontakt i mieć nadzieję, że ona mogłaby poczuć coś do mnie? Na początku muszę się przekonać, że nie pragnie, że nie spiskuje przeciwko nam. Co sądzisz, Widarze? Ale Widar milczał. Więc spakowałem, była już noc. To była noc po tym dniu, kiedy ona przyjechała. Spakowałem karabin i postanowiłem, że moje pierwsze kroki skieruję do portu. Do portu kosmicznego, gdzie był ich, gdzie tumował ich okręt. Postanowiłem, że postaram się dostać na okręt elfiej delegacji. Oczywiście niepostrzeżenie. I spróbuję zdobyć jakieś informacje, które by potwierdziły, że elfka ma naprawdę czyste intencje i przyjechała tutaj tylko i wyłącznie celem sprawienia niespodzianki i przyjemności prezentu naszemu konungowi. Co zatem chciałbyś przetestować? Chciałbym przetestować umiejętność infiltracji i wkraść się niepostrzeżenie i tak, by żadne logi nie, żeby w żadnych logach nie było, że Sigurd Wężooki wjeżdżał na ten konkretny, do tego i tego konkretnego kosmoportu. Mm-hmm. W ogóle, żeby śladów po mojej bytności tam nie było. Jak również starałbym się najprawdopodobniej dostać na ten okręt. Dobrze. Jakimś niepostrzeżonym sposobem. Umiejętność infiltracji związana jest z głównym parametrem opanowanie, a poziom trudności tego wydarzenia ustalam na trudny, czyli 20 musisz przebić albo dorównać przynajmniej. Dobrze. Pierwszy test. Muszę przebić 20. Wyrównać 20 albo przebić. Krytyk. Rzuciłeś krytyka? Tak. Durgilu, czy wsadzę, to krytyki też mogą mieszać? Chyba mogą, co? Mogę coś... Tak, wezmę sobie to. Ja na razie... Ale krytyk w sensie nie porażka, tylko krytyk w sensie... Tak, tak. Rzuciłeś 20 na kości? Naturalna 20, tak. Dobrze. Więc to jest pierwszy sukces. Z tego co pamiętam, tam wyczytałem na temat tych sak, na koniec jest rozliczenie sak, więc chyba wtedy będę mówił o tym, co się wydarzyło. Chociaż ty teraz też powinieneś wiedzieć, no nie? Nie, już teraz będę mówił, bo ty na podstawie tego możesz robić następny sak. Na przykład ułatwić następny test. Dobra, w kwestii, to mi się podoba, w kwestiach infiltrowania, bycia na tym statku, kiedykolwiek później, używania tego statku, będziesz miał plusy. Spróbuj sobie to zapisać gdzieś na karcie. Po prostu podczas robienia tej operacji na tyle, jak podejrzewam, mogłeś się wstydzić bądź denerwować, żeby to się nie wydało, że zrobiłeś fantastyczne preparation, wiedząc co, gdzie jest, jaki guzik nacisnąć, gdzie są kamery, jak działa ten statek. I udało ci się znaleźć, co następuje. Orszakiem Ildiali są cztery osoby. Jest żołnierz Tosalei i ten żołnierz ma w swojej kajucie żołnierskie atrybuty. Ma mundur reprezentacyjny, taki oficjalny, który można domniemywać wziąłby na uroczystość tego konunga. I nie znalazłeś tam rzeczy, które świadczyłyby o szpiegowaniu, o jakimś tajnym sprzęcie. On ma tam po prostu broń. Żołnierz miałby taki pokój. Są dwie damy dworu, albo służki. One mają kajuty na tym statku przy kajucie księżniczki. Natomiast tutaj niewiele rzeczy jest, bo one wzięły ze sobą większość rzeczy do tej rezydencji, gdzie nocują. Trochę podobnie z żołnierzem, mówię o charakterze po trochu tego. Natomiast tutaj też nie znalazłeś skrytek, nie znalazłeś
nie wiem, spisanych kodów czy rzeczy, które by mogły świadczyć o czymś, o jakiejś szpiegującej akcji. Znalazłeś też pomieszczenie kogoś, kogo nazwałeś sobie lokajem, dlatego, ponieważ on zwykle przemawia w zamiast księżniczki do obsługi tej rezydencji, do was, jest taki jakby pierwszy do kontaktów z kimkolwiek oraz często komunikuje się z nią. I on nazywa się Paletion i w ogóle z Paletionem masz wrażenie, mimo obecności dwójki dam dworu, księżniczka najbardziej lubi spędzać czas i z nim gadać. I jego kajuta jest absolutnie ascetyczna. Tam nie ma nic zbędnego poza dosyć twardym łożem i niczym właściwie więcej. Ubrania wziął ze sobą, ale kajutę ma wyczyszczoną. Natomiast główne twoje odkrycie polega na tym, że wszędzie na statku walają się zapisane słowa piosenki, nuty. Ona w swojej kajucie ma zrobione studio takie do próbowania. Jest mikrofon, są głośniki, jest bardzo fajnie akustycznie to zrobione. W miejscu, gdzie się stoi i śpiewa do mikrofonu, przed sobą ma się zestaw ekranów, na których są pewnie wyświetlane i tekst piosenki, i moment muzyczny, słuchawki, ale też są strzępki w różnych miejscach, instrumenty różnego rodzaju, tu i tam, więc jest bardzo muzycznie to zrobione i w taki dosyć przyjemnie chaotyczny sposób. Tak jakby muzyk w szalonym widzie robił różne rzeczy na tym statku. Czy chciałbyś o coś dopytać? Wiesz co, nie, będę chyba kontynuował, ale wyjdę od tego, co mi opisałeś. Proszę, bardzo mi się podoba. Kiedy kończyłem przeszukiwać ostatnią kajutę. Kiedy kończyłem przeszukiwać ostatnią kajutę Paletiona i rozglądać się po okręcie, poczułem uczucie ulgi. Nie wydaje się, żeby było tutaj cokolwiek podejrzanego. Nie wydaje się, żeby jej serce mogło być w jakikolwiek sposób nieczyste. Było jeszcze jedno pomieszczenie, którego nie sprawdziłem. Otworzyłem drzwi i było to małe studio nagraniowe, w którym musiała próbować swoje piosenki podczas może długich rejsów międzygwiezdnych. Wcisnąłem jeden z guzików, który odpowiadał za ostatni nagrany materiał. Moje serce zabiło szybciej, kiedy usłyszałem jej głos, tym razem śpiewający piękną elficką piosenkę. Wyciągnąłem chip zza ucha, wsadziłem w maszynę i zgrałem ten kawałek. Wsadziłem z powrotem. Kiedy wychodziłem z ich okrętu, ta piosenka rozbrzmiewała na ciągłej pętli w mojej głowie. Ten głos niósł mnie w mrok tego wieczora. Postanowiłem, że skoro księżniczka nie przyjechała tutaj, przynajmniej nie wydaje się, żeby przyjechała tutaj z jakimiś złymi intencjami, a jednak komuś zależało na tym, żeby nie wystąpiła za 4 dni. Komuś zależało na tym, żeby albo zabić córkę Ildiona, albo ktoś chciał nastawać po prostu na jej życie. Na życie Idylii. A jeżeli ktoś chciał nastawać na życie Idylii, to nie mogę przecież iść za własnym uczuciem, ignorując potencjalne zagrożenie, które mogłoby grozić jej. Postanowiłem więc, że muszę znaleźć, przesłuchać, jak najszybciej udać się do kwatery gwardii, tam gdzie przetrzymujemy, jak rozumiem, rannego. Nie wiem, czy obaj byli ranni, czy jeden z nich zginął, ten troll i ten człowiek, których postrzeliśmy na lotnisku. Oto mnie zabiłeś. Mi się wydawało, że obaj nie żyją, ale teraz, kiedy powiedziałeś to nie jestem tak pewny. Bo ty zakładasz, że żyją.
Czy ktoś ma lepszą pamięć? Dobra, nieważne. Nie pamiętasz, nie ten. Pamiętam, jakiego rodzaju taksówką przylecieli tutaj, więc idę do... wracam do swojej kwatery i korzystając... wróciłem do swojej kwatery i korzystając z dostępu, jaki daje mi bycie w gwardii Konunga, zacząłem przeglądać, zalogowałem się i zażądałem logów wszelkich pojazdów latających, które po prostu były wynajmowane z najprawdopodobniej niższych części naszego bastionu i postanowiłem, że namierzę po prostu skąd oni ruszyli. I kto tę taksówkę wezwał, bo pamiętam, że opowiadałeś, że to była zwykła taksówka. Tak, tak jest. Jaką teraz chcesz przetestować umiejętność? Już mówię. To będzie... ojej. No to będzie tak naprawdę, nie wiem, czy to jest hakowanie, czy to by było związane z hakowaniem. Wiesz co, to zależy, jak chcesz do tego podejść, bo ty możesz kogoś poprosić o zrobienie tego, kogoś zmusić, kogoś kupić, albo samemu to zrobić. Nie, ja myślę, że chciałbym to zrobić samemu, więc tak, myślę, że gdzieś tam niestety, no, logi taksówek być może to nie jest wszystko dostępne. To nie było wszystko dostępne z takiego po prostu dostępu dla wolnego dostępu informacji, nawet dla gwardii, więc chciałem spróbować użyć moich nieco zardzewiałych, nie najlepszych umiejętności hakowania. Hakowanie jest związane z, z opanowaniem, z parametrem głównym opanowanie. A ja ci powiem tak. Poziom trudności jest 15, natomiast jeżeli go przebijesz i rzucisz nawet trudny, to dostaniesz bonusową informację. Dobra. Zdałem. Nie przebiłem, ale zdałem. W sensie mam 18. Nie przebiłem trudnego. To w takim razie taksówka jest jak najbardziej legitna i jest z firmy transportowej, ale udało ci się namierzyć, skąd została wezwana. A została wezwana z nieopodal lokalu, w którym spotkaliście się wczoraj z... niekoniecznie wczoraj, bo to już kilka dni minęło. Przed przylotem księżniczki byliście we trzech w knajpie na samym dole Engi. Spotkaliście tam tego ucho od śledzia. Który wam powiedział o Hjorcie Małym, jako człowieku, który tutaj chodził i zagadywał różnych ludzi. I koło tego lokalu jest taki terminal publiczny do zamawiania taksówek i stamtąd została wezwana ta taksówka na 10 minut przed przylotem, planowanym przylotem księżniczki. To możliwe, żeby ucho od śledzia nas... nie wiem, ktoś, kiedy rozmawialiśmy z ucho od śledzia, nas podsłuchał albo ktoś śledził nas już wtedy. Dziwne, wydawało mi się, że... Przepraszam, mały wtręt. Bo kwestia tego ataku i walki na lądowisku. Nie jestem bardzo pewien, ale trochę mi świta, natomiast tutaj też ktoś napisał, że troll chyba umarł. Postanówmy coś. Troll nie żyje, ale ten mężczyzna, który był tam z nim, żyje. Jeżeli by trzeba było... mielibyście ochotę przesłuchiwać kogoś z tego całego zajścia, to proszę. No ja bym poszedł do... ja bym poszedł do tego, ale myślę, że to nie jest to nie jest na teraz, tak naprawdę. No, to chyba nie realizuje twojego celu. No właśnie, to nie realizuje mojego celu. Ten trop wydawał się zimny. Poszedłem do tego baru, w którym spotkaliśmy się z ucho od śledzia. Pogadałem z kilkoma znajomymi stałymi bywalcami z tego baru. Nikt nic nie widział, nikt nic nie pamiętał. Niespecjalnie mnie to zaskoczyło, prawdę powiedziawszy.
skoro nie mogę zapewnić księżniczce bezpieczeństwa, działając z ukrycia, to możliwe, że najbardziej będę w stanie zapewnić jej bezpieczeństwo, znajdując się jak najbliżej niej. A przy okazji, kto wie, może faktycznie uda mi się z nią spotkać? Zastanowiłem się i postanowiłem sprawdzić, kto zajmuje się rozdzielaniem walc przy komnacie księżniczki. Wydaje mi się, że odkryłem, tutaj już trochę wejdę tobie, Termosie, przepraszam. Odkryłem. Ten, który z nami, Alarek Młody, pospołu z Tosalei oraz Paletionem, oni kontrolowali, jak wyglądał rozdział wart przy komnacie księżniczki. Postanowiłem spotkać się z Paletionem, który był tym, który głównie kontaktował się ze wszystkimi tutaj z Engi, i który przemawiał niejako przez księżniczkę. I postanowiłem skonfrontować się z nim, powiedzieć mu, że bardzo boję się o bezpieczeństwo księżniczki. Nie jesteśmy na razie w stanie dokładnie przewidzieć i powiedzieć, jakie zagrożenie jej grozi, w jak wielkim jest zagrożeniu. W związku z tym powinienem pełnić te warty osobiście. I w związku z tym on, nie mając nic przeciwko temu, zgodził się, abyś pełnił jedną z wart, tak? Tak jest. Bo jak rozumiem, tutaj nie chcesz nic testować, tylko chcesz sobie zostawić test na spotkanie z księżniczką. Tak. Powiem tylko, w ramach rysowania postaci, że Paletion nie robił ci żadnych problemów, tylko w bardzo uprzejmy sposób i z uśmiechem powiedział, że w kwestiach ochrony polega zupełnie na was, więc... Tylko się zgadza. Wspaniale. To był już wieczór, ostatni wieczór przed jej występem, kiedy pełniłem wartę. Późnym wieczorem pojawiłem się, żeby pełnić wartę przed jej komnatą. Zwolniłem gwardzistę, który tam stał. Życzyłem mu spokojnej nocy i zająłem jego miejsce. Silnie odczuwałem brak Wareka, mojego karabinu, który na taką misję niestety nie nadawał się. Ale nie chodziło tutaj o to, żeby patrzeć, strzelać. Chodziło o to, żeby się odezwać, żeby do kogoś mówić. Ale skoro nie mogłem powiedzieć nic do niego, czas zebrać się na odwagę i w końcu przemówić do niej. To tom, będę grał twoje serce. To tom. To. Bardzo mocno bijącym sercem wyłączyłem piosenkę, którą puściłem sobie, żeby trochę dodać sobie odwagi. Ja nie muszę, ta piosenka tak piękna towarzyszyła mi przez tych ostatnich parę dni. Słowa, chociaż po elficku znałem już całe na pamięć, mimo że nie do końca wiedziałem, o czym ona śpiewa. Zapukałem do drzwi komnaty. Na początku cicho, a potem głośniej. Nie słysząc odpowiedzi, nacisnąłem klamkę. Drzwi otworzyły się. Nie były zamknięte. Bijące serce wypełniła jeszcze większa ilość adrenaliny.
aczkolwiek też taki zwykły trening powiedział mi niezamknięte drzwi, brak odpowiedzi, czy wszystko jest w porządku i to pchnęło mnie po prostu do takiego szybszego działania i wpadłem do tej komnaty. Księżniczko Ildyrio, czy wszystko w porządku? Wykrzyknąłem. I wtedy zobaczyłem ją stojącą na środku takiego przedpokoju, który wiódł z łazienki do sypialni. Po prostu nie słyszała pukania, gdyż akurat kończyła się myć. Zamarła. Ja również zamarłem. I w końcu wydusiłem z siebie księżniczko i Ildyrio. Nazywam się Sigurd. Odgarnąłem włosy i odgarnąłem grzywkę z oka. Zawsze ta grzywka była u mnie na oku i otworzyłem szerzej oczy, co też prawie nigdy mi się nie zdarzało. Jeszcze bardziej byłem porażony blaskiem, który od niej bił. Przyszedłem, gdyż martwiłem się o ciebie i czułem, że muszę z tobą porozmawiać od momentu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem cię tam na lądowisku. Stała i nie byłem w stanie do końca zrozumieć, czy zobaczyć, czy jest tym przerażona, czy jest tym zniesmaczona, czy jest na mnie wściekła. Po prostu elfy, jak mówił mi ojciec, potrafią dobrze maskować swoje uczucia, kiedy im na tym zależy. Księżniczko, pomyślałem, że nie mogę dłużej ukrywać tego, co naprawdę czuję w sercu. Księżniczko, chyba się w tobie zakochała. Powiedz. I co chciałbyś przetestować tutaj, mój... Chciałbym przetestować. Chciałbym przetestować moją, nie wiem, charyzmę, bo ona mnie pierwszy raz widzi. No, jakiś taki ogólny powab, ale chyba charyzma najbardziej tutaj pasuje. No tak, chyba tylko tak. Sekunda, bo ona jest związana z... Ty masz coś takiego jak prezencja. I to jest budowa ciała plus entropia. I ja bym to przetestował, tak samo Durgil podpowiada. Mm-hmm. Prezencję, dobrze. Tak, bo prezencja nie chodzi tutaj tylko o ten powab fizyczny, tylko o pewną aurę, nie wiem, moc, intensywność twojej powierzchowności i wpływu na to. Ja nie mam absolutnie żadnych szans tego zdać, co ja mogę przetestować. Posłuchaj, ty możesz nie zdać tego testu. Masz dwie porażki w sadze. Co prawda ta saga już swoje zajęła, ale i kibicuję temu rzutowi. Natomiast co zrobić? Poza tym sukces nie oznacza, że ona jest w tobie też zakochana, tylko że ty poznasz, co do niej czujesz, prawda? To prawda. To chciałem zrobić, poznać, co do niej czuję. Ja tutaj ustalam poziom trudności na trudny. Na trudny, dobrze. Tak jest. Uwaga. Słuchajcie, używam łaski Norn, zamieniając kość Norn z kością Odyna. Na kości Norn wyrzuciłem 14. Dodając moją prezencję 8, przebijam trudny test na poziomie 20. Wejrzałem w swoje serce bardzo głęboko i wypowiedziałem te słowa i poczułem gdzieś jakieś kosmiczne echa
które powiedziały mi tak, tak, to jest właśnie to, co czujesz, a teraz jesteś absolutnie na jej łasce. No i to, co ona na to? To ja w takim wypadku powiem ci, co ona na to, jak to wyglądało i wydaje mi się, że będziemy mogli zakończyć tę sagę, ty ewentualnie powiesz, co do niej czujesz, chociaż z tym nigdy nie jest łatwo, więc będziesz mógł sobie zostać chwilkę z taką odpowiedzią. Ildiala jest... A, Ildiala, przepraszam, bo ja cały czas mam napisane, że Ildilia. Dlatego, bo ja w pierwszej sesji kilka razy się pomyliłem, a teraz postarałem się naprawiać. Dobra, Ildiala. Ildiala była bardzo szczerze, uroczo... jakie tu można najlepsze słowo? Zakłopotana? Nie. Pocieszona, uśmiechnięta taką sytuacją. Nie, miałeś wrażenie, że nie przez próżność, ale z radością przyjmuje miłość, która krąży po pokoju. Jakby to powiedzieć, totalnie nie dała zielonego światła na nic. Lekko mówiąc... Powiedziała ci, że nie odczuwa takich samych emocji. Trudno, żeby odczuwała. Jest elfką, której serce żyje długo i ona ma czas, żeby poświęcić go na poznanie ewentualnego absztyfikanta. Jest jej bardzo miło, że tak szybko ktoś w niej wypatrzył coś godnego pokochania. Ma nadzieję, że swą odpowiedzią nie zrani twojego serca na tyle, żebyś popełnił jakieś głupstwa, ale spędzicie jeszcze przecież razem trochę czasu, bo do koncertu, a po koncercie, zanim ona będzie musiała odjechać, a pewnie jej ojciec chciałby, żeby bardzo szybko, ona bardzo by chciała zwiedzić coś pięknego w Endze, słyszała o Dolinie Szklanych Skał na południe od Engi, tam na tym zimowym pustkowiu, które jest podobno pięknym, przepięknym miejscem, chciałaby go zobaczyć, więc jeśli byś chciał, oczywiście pełniąc służbę, towarzyszyć jej, to będziecie mogli poznać się lepiej. Więc ona raczej na nie, jeśli chodzi o miłość. Bardzo na tak, jeśli chodzi o znajomość. Jest w tym szczera, lekka, przyjemna, i w ogóle taka bardzo pozytywna, dostrzegasz. Masz wrażenie, że jest tutaj znów raczej plebejskie słowo, ale nie znajdę lepszego, zajarana całą sprawą urodzin, śpiewu, pieśni, którą przygotowała i tego, że jest tutaj na tej planecie. Więc myślę, że wobec tak ciepłej osoby no zostawiam tobie odpowiedź, co do niej czujesz. Tak do głowy mi teraz wpadło. Czy może nie zrobić przeplatanych ich? Bo tak wydaje mi się, że strukturalnie to wychodzi, że jest scena rzut. I może, żeby przepleść nasze opowieści. Bo to też myślę, że tak jak widziałem, że bardzo dużo to kosztowało... Jerzyka? Tak, żeby to tak opowiedzieć. A tak właśnie, że się opowiedziało scenę, jest chwilkę na ochłonięcie i można... dodać kolejną. To jest doskonały też pomysł. Też padło mi to do głowy. Przykro mi, Jerzyku, że wcześniej na takie coś nie ja przynajmniej nie wpadłem. Nie, nikt ci nie będzie przykro. Mam nadzieję, że nie zanudziłem widzów. Absolutnie nie. Opowiadało moją sagę bardzo przyjemnie. Bardzo lubię miłosne historie. Ja byłem usatysfakcjonowany, że mogłem ją opowiedzieć. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Tak, proszę. Ostatnia, bo te sagi tak mi się trochę kojarzą z takimi legendami, mitami i czy czujesz, że chętnie bym opowiedział to tak performatywnie, ale z perspektywy nie chwicerka, tylko barda, który opowiada tę historię. Iwara, oczywiście, jak najbardziej. Iwara. Forma tych sag może być różna, w sensie pobawmy się, ja jestem też ciekaw tego, jak na przykład ty na to spojrzysz, więc jasne, pełna petarda. Jedziemy w takim wypadku po jednym teście na zmianę i oczywiście doprowadzeniu do tego testu zaczyna Chwitserk Zagubiony. Noc. Pada deszcz. Są pioruny. Apartament. Wysokie piętro w wieżowcu, tam gdzie są tylko i wyłącznie światła, nie ma tego brudu i syfu, który jest na dole.
Kwicerk siedzi w swoim apartamencie, patrzy na swoje skarby, które zgromadził przez te lata służby i mówi na głos: mam wszystko. Podchodzi do szafki. Mam wspaniałe alkohole. Mam piwo, które znaleźliśmy w Jotunheimie. Mam szable zbudowane z kłów worgów, które zabiliśmy. Ha! Moja twarz znajduje się na billboardach, a ludzie wiedzą, kim jestem. Mam wszystko. Mam piękny apartament w przepięknej dzielnicy, w przepięknym budynku. Mam chwałę. Jeżeli zginę, no to trafię do Walhalli. Mam pieniądze, mam prestiż. Mam też do kogo pojechać, do sauny i się dobrze zabawić. Mam wszystko. Ale co najważniejsze, mam przyszłość. Mam możliwość, żeby zdobyć więcej chwały. Mam potencjalność tego, żebym był kimś więcej, żeby więcej osób o mnie usłyszało, żebym miał więcej przygód. Kwicerk usiadł. No ale czy mam to? Rzucił się do swojej szafy, otworzył ją, założył na swój wielki kołnierz różowy i czarno-biało-różowe włosy kaptur i ruszył w miasto. Krople deszcze padają na niego, odbijają się i on cały czas monologuje. Czasami do siebie, głośno, czasami w myślach. No ale właśnie nie mam wszystkiego. Bo mam przeszłość. Przeszłość, która cały czas czyha po to, żeby zabić moją przyszłość. Jeżeli moja potencjalna chwała zostanie splamiona tym, że pochodzę z tego dołu i Kwicerk patrzy na ten brud i jakiś krzyk kogoś, kto tam w dołach płacze z bólu albo z biedy, to wszystko jest stracone, to nie mam tej przyszłości. No nie mam tego piwa, nie mam tych szabli, nie mam niczego. Wtedy jestem nikim. Wtedy jestem nikim, jak oni wszyscy na dole. Wtedy jestem nikim, jak mój ojciec, który zdradził i nigdy nie był kimś. Ale nie, jaka myśl pojawia mi się w głowie, to absurdalne przecież. Nie. Ale to jest plama. I tą plamę należy zmazać. Bo jeżeli zacząłby spiskować, albo jeżeli by ktoś próbował się do niego dobrać i rozpowiedzieć. Zresztą teraz są media, jeżeli we Freya TV nagle ktoś wpadnie na świetny pomysł, żeby o tym zrobić reportaż. O wspaniałym Kwicerku, który urodził się w kopalni i tymi rękoma nie zabijał demony, tylko babrał się w brudzie i w węglu. Nie. Te ręce są czyste. I te ręce wyczyszczą to, ale w rękawiczkach. Odyn, oprócz tego, że był wojownikiem, to był też spryciarzem. Odyn wiedział, że oprócz czystej walki czasami należy pójść w przebraniu w cienie. Pewnie to dlatego właśnie miał pakt krwi braterski z Lokim. Bo trochę Lokiego było w nim, a trochę jego było w Lokim. I Kwicerk udaje się w tym momencie do kapłana, do kapłana Konunga, w którym znajduje się mainframe i cały system komputerowy. Tam, gdzie Asowie dawno, dawno temu dali informacje o runach, o technologii, o innych wynalazkach, to tam jest do tego dostęp. Mhm. Mając w głowie to, jak wyglądała tamta runa,
którą miał ten troll na sobie, rula od kontroli, wpadł dość diaboliczny pomysł do głowy Chwicerka. Muszę się dowiedzieć, jak to działa. I być może dzięki temu upieczę dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlatego, że martwa głowa nie spiskuje. I udał się do wielkiej budowli. Chcesz dowiedzieć się, czym są te runy na głowie Kobo, tego trolla, którego złowiliście? Tak. I jak je wykorzystać? Tak, bo ty wtedy testowałeś już i wiesz mniej więcej, że w sensie obiło ci się o uszy, że one zostały pierwszy raz widziane były na oczy podczas ostatniego powstania Nilfheimskiego i agenci Nilfheimu stosowali je przekazując przymus, tak, komuś otatuowanemu w ten sposób, dając rozkaz. Dobrze. Czy coś jeszcze do tego testu chcesz dodać, czy testuje? Znaczy, chcę powiedzieć, że chcę, chcę się spotkać z arcykapłanem, żeby dał mi do tego dostęp. I jak rozumiem, czy charyzma pasuje do tego? Jeśli chcesz namówić kapłana, to jak najbardziej do tego pasuje. I jako, że to jest część twojego śledztwa w pewien sposób, to on nie utrudnia ci bardzo, a poziom trudności to 15. 15, dobra. Siedemnaście zdałeś. W związku z czym dowiadujesz się, że podczas tego powstania Nilfheimskiego w końcu Midgardczycy udało im się namierzyć projektanta tego hekserii, tej runy, którą jakby używając hekserii wtłaczano tatuażem na skórę. I autorem tej runy był elf, który podczas aresztowania został zabity. On nazywał się Vilias i potwierdził to też mistrz tatuażu, który wykonywał te tatuaże. Ten mistrz tatuażu nazywał się Nuggard i on, będąc Engejczykiem, Midgarczykiem w Endze, wykonywał te tatuaże na żołnierzach powstania Nilfheimskiego od strony agentów Nilfheimu. I Nuggard został zobowiązany procesem do niewykonywania nigdy więcej żadnych tatuaży, a gdyby to się wydarzyło, to ujęte będą mu dłonie. I w związku z czym on jest monitorowany, wiadomo, że pracuje w restauracji jako kucharz, nie tatuuje i to jest jedna rzecz, której się dowiedziałeś. A druga rzecz, to wiesz o tym, że na odległość nie większą niż 5 km można, jakby rzucając konkretne zaklęcie, jeśli chcesz, będziesz mógł się go nauczyć, ale to zajmie x czasu i jakiś kolejny test, nawet jeśli w trakcie tej sagi, osobę, która jest otatuowana danym tatuażem, dać jej taki jakby przez przestrzeń rozkaz. Rozkaz musi być w miarę jasny oraz w zaklęciu musi być zawarty odpowiedni klucz, bo te runy, one są takie same plus malutka zmienna, która określa konkretnego oznaczonego. Jasne, okej, bo ja mam scenę, w której wiem, jak mógłbym się tego nauczyć, znaczy wiem, jakby to ładnie wyglądało, ale to może w następnej scenie. Dobrze. No, zostawiam tobie sagę, przepraszam, a teraz Iwar rzeczywiście. Jasne. Posłuchajcie w takim razie jednej z opowieści o Iwarze nieśmiertelnym. Czasem przychodzi taki czas w życiu bohatera, że na przykład trzeba przebrać się za babę, iść na swoje wesele i dać się podszypywać ogrowi. I czasami robi się rzeczy, które nie do końca pasują do twojego profilu. No ale cóż, takie jest życie bohatera. Trzeba
przezwyciężać to, co jest w tobie najsłabsze. Iwar pilnuje właśnie pięknej elfii księżniczki. Znajdują się w niesamowitym lokalu, zwącym się Miodowe Lato. Są tam sami piękni, wspaniali ludzie, doskonale ubrani, doskonałe maniery i gdzieś w centrum tego lokalu, na takim wielkim szeslągu, siedzi księżniczka wraz ze swoją świtą. Powoli przysuwa się Iwar. Przysuwa się i tak zastyga. Jego wielki cień pada na wszystkie elfy, które rozmawiają, sobie żartują. I tak się zaczyna robić trochę niezręcznie. Aż w końcu księżniczka patrzy się na Iwara. Coś chciałeś powiedzieć? Coś się stało? Wspaniała pani Ildialo. Ja jestem Iwar. I obiecałem mojej córce, że się spytam o rzecz następującą, pani szlachetna. Iwar mówił delikatnie drżąc, co zupełnie nie pasowało do jego wielkiego, muskularnego ciała i do jego straszliwej twarzy pokrytej bliznami, który widział rzeczy tak straszne i okrutne, że gdybym teraz wam opowiedział, drodzy słuchacze, to byście się posrali. Dlatego nie chcemy tego i nie będę tego opowiadać. Iwar kontynuuje. Czy pani nauczyłaby córkę moją śpiewać? Elfia księżniczka patrzy się. Śpiewać, mówisz, potężny Iwarze. Tylko nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że śpiew jest czymś, co jest w naszej krwi. Jeżeli w tobie nie ma śpiewu, no to w twojej córce na pewno też nie ma. Iwarze, zaśpiewaj nam coś. Oczy Iwara zrobiły się wielkie. Pot spłynął po jego skroniach. Jeżeli w tobie, Iwarze, jest śpiew, jest w twojej córce. Jeżeli go nie ma, no to nie ma co tracić czasu. I tutaj miałbym teścik. Test. Oczywiście. Na swoje opanowania. Ale czy z tego opanowania, samego tego tak. Parametru? Już mówię dlaczego. No. Bo, drogi słuchaczu, czy śpiew jest w naszej krwi? Nie, nie jest w naszej krwi. Śpiewu się można nauczyć. Tutaj chodzi o coś innego. Tutaj chodzi o to, na ile mu zależy. No, dobra. Ale rzucając na same opanowanie, sam sobie utrudniasz ten test. Dlaczego? No bo nie dodajesz do cechy, do parametru głównego żadnej umiejętności. Bo... to jest w takim razie... Może na siłę woli. Właśnie... siła woli, właśnie. Dobra, bo to dobra. Są testy przeciwko strachowi, bo uważam, że to jest test strachu. Otóż to siła woli pasuje zdecydowanie lepiej i ona jest związana z entropią. Iwar tutaj walczy sam ze sobą. Czy ty masz, masz w ogóle umiejętność siły woli? Czy nie masz? Czy masz zero? Masz. Mam. Bo siła woli pozwala ci przezwyciężać strach, a więc berserkerze są w tym nieźli. 20 będzie poziomem trudności. I oczywiście dobrze. Przebicie tego sukcesu nie oznacza pięknie wykonanej pieśni, ale to nie o to ci chodzi w tym teście. Zupełnie nie o to chodzi. A więc Iwar siłował się po prostu sam ze sobą i myślał sobie... Przecież nie uciekłem przed białą bestią z Jotunheimu. Czy ucieknę teraz? I już poczuł, jak jego stopy delikatnie zaczynają szurać
do tyłu, w kierunku drzwi. I wtedy przypomniał sobie rzecz, którą po raz ostatni użył, gdy zmagał się ze straszliwym czterorękim gigantem, który rozszarpał połowę jego oddziału. Cyberwszczep. Męstwo Tyra. Stworzony po to, żeby wojownicy mogli mimo przerażających warunków walczyć. Teraz został użyty, żeby wydać z siebie... Gdybym był Huskarlem, cała restauracja się patrzy. Wielki Iwar śpiewa. Śpiewa. Widać, że się trzęsie podczas tego śpiewu, aż chwyta w pewnym momencie swój młot, do którego zaczyna dabadabować. Elfia księżniczka, bo tak gwoli ścisłości, to pozwala mi zdać test strachu raz na 12 godzin. Mhm. Ten cyberwszczep. Dobrze, doskonale. Więc masz pierwszy sukces. Księżniczka doskonale się bawi. Widzisz... Może ty chcesz to opisać? Tak. On tak śpiewa, w pewnym momencie tak kończy się ten śpiew. Patrz na księżniczkę. Pani żartuje sobie z Iwara. Ona mówi. Trochę żartuje, a trochę nie. Chciałam zobaczyć, na ile ci zależy. No i z tego, co widzę, naprawdę ci zależy. A więc... No dobrze, ale nie jest to takie proste. Czeka cię jeszcze kilka rzeczy, które będziesz musiał zrobić, mój drogi, żebym dała lekcję twojej córce. Ale początek jest bardzo dobry. Błyskawica przeszyła niebo. Czarna katedra, w której prawie nie ma światła, przeszyła się promieniami tego światła właśnie z błyskawicy. Arcykapłan mówi do Kwicwerka: chodź, chciałeś poznać tą wiedzę? To ją dostaniesz. Kwicwerk rozgląda się, bo nigdy nie był w tym pomieszczeniu. Stare drewno, ale w tym drewnie jakieś symbole, których jeszcze nie rozpoznaje. A to arcykapłan: to są stare rzeczy, rzeczy, których zostaliśmy nauczeni przez asów i inne rasy, ale także nasza stara tradycja. Otwierają się wrota, idą, jest jeszcze ciemniej. Widać sterty kabli, bardzo dużo jakichś rur i jakichś hałasów z góry. Czuć, jakby w tym miejscu było jakieś tętniące serce tego miasta, albo serce informacji, które są w tym mieście albo w tym świecie. Jest tutaj bardzo duszno, ale jednocześnie bardzo zimno. Pot pojawił się na skroniach Kwicwerka, który rozgląda się po tym pomieszczeniu, dość zaniepokojony. Dużo neonowych światełek, które pokazują, że jakieś systemy działają. Dużo ekranów, które pokazują jakieś fale, jakieś informacje, czy system działa, czy nie. Kable się plączą i Kwicwerk rozgląda się i widzi, że te kable zamieniają się tak naprawdę w wielkie drzewo. Wielkie drzewo, przy którym są zwisające metalowe cybernetyczne złącza. To jest część Yggdrasil, drogi Kwicwerku. Najszybszy sposób, żeby poznać konkretną wiedzę o tym, czego chcesz, jest zrobić to samo, co zrobił Odyn. Czyli musisz się oddać, musisz poświęcić siebie za wiedzę. Odyn powiesił się na drzewie i stracił oko. Ty, jak widzę, oka już niespecjalnie masz. Teraz jest pytanie. Jeżeli podłączysz się do tego systemu i trzyma takie zwój lin, które wyraźnie można podłączyć do
szczepów z tyłu głowy, ale wygląda to w jakiś makabryczny sposób jak lina, na której wieszało się rabusiów 10 tysięcy lat temu. Ten system powinien być bezpieczny, ale wiesz, jeżeli wchodzi wiedza do środka, to coś można stracić. Jesteś pewien, Chwicwerku, że jesteś gotowy stracić coś z siebie za tą wiedzę? Tak, jestem. Oczywiście, że jestem. Zobaczymy. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, czego tak naprawdę chcemy. Zatem zobacz, czy coś poświęcisz. Zapraszam. Chwicwerk poszedł. Arcykapłan takimi bardzo powolnymi ruchami, ale jednak silnymi jak na starego dziada, złapał go za szyję i włączył to i Chwicwerk zawisł. Zobaczył mnóstwo informacji, które pojawiły się przed jego oczami i wiedza w pewnym momencie wtłoczyła się do jego głowy, a raczej do duszy, bo poczuł, że te echa Hekserii są jednocześnie w informacji, w eterze i w kablach. Mm-hmm. Cóż ty na to? Co byś chciał testować? Wcześniej myślałem, że to tylko będzie wstęp, a potem pójdę dalej, ale wydaje mi się, że siłę woli, czy jestem w stanie to przetrzymać. Mm-hmm. Przepraszam, jeżeli chcesz iść tym dalej, no to mimo tego, że z czasem jest inaczej, idzie bardzo fajnie, więc jeżeli masz ochotę, to opowiadaj dalej, aż dojdziemy do testu. Znaczy nie, to jest chyba dobre miejsce na test, tak mi się wydaje. To dawaj swoją siłę woli. Masz taką Dobra. Umiejętność? Mam. Tak się trochę zastanawiam, bo jest coś, co się nazywa neurostabilność. I co prawda ona odpowiada jakby temu, jak dostrajają się z tobą wszczepy. Tutaj też trochę mówię do Durgila. Natomiast ta neurostabilność też wygląda, jakby mogła być testowana, chociaż ona ma dziwaczną, nie, bo ona ma zupełnie inną wartość. Tam jest inteligencja razy 5. Więc weźmy siłę woli. Więc ty chcesz przetestować, czy co odkryjesz. No proszę. Tak, czy ta wiedza. Może powiem tak, bo według mnie ta wiedza i tak wejdzie, bo tak to zaprojektował kapłan. Tylko teraz pytanie, czy nie stracę czegoś istotnego z własnej pamięci albo z samego siebie. Według mnie test jest po to. Dobra. Jeżeli wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, a ty w takim razie rzucaj i trudność jest 20. 20. I mój wynik to 27. To całkiem nieźle. Mhm. Zatem nic ci nie będzie ujęte. To jest twój drugi sukces w sadze, a ty opowiedz mi, czego się dowiedziałeś. W jaką wiedzę celowałeś? Więc mnóstwo informacji echa Hekserii, które ma różne barwy, różne kolory, różne odcienie i różne smaki. Coś z Midgardu, coś z Alfheimu, coś z Helheimu, Jotunheimu, Muspelheimu. Mnóstwo wiedz, ale Chwicwerk chciał się skupić w tym momencie na Niflheimie i na tej wiedzy a propos tych run, które widział. Jak je robić i jak je kontrolować. W sensie, jakiego Hekserii użyć, żeby wiedzę o właśnie tych nilfheimskich rzeczach. I to mu właśnie spłynęła ta wiedza a propos tego. Czyli wiesz, jak obsługiwać taką runę, jak się za pomocą niej łączyć z kimś. Jedyne, czego ci brakuje, to samo wytatuowanie tej runy na obiekcie, tak? Żeby mieć obiekt. Tak, znaczy brakuje mi obiekt, bo mam wrażenie, że wytatuowanie kogoś, chociaż jak ty uważasz, czy potrzebuje, chociaż nie, to też mógłbym złapać. Inaczej, no ty sam nie wytatuujesz nikogo. No tak, w sensie, okay, bo nie mam takiej umiejętności. Możesz tak, spróbować, jest. Ale to byłoby trudne. Więc możesz przekazać, ja to widzę tak, że ty, znając tą runę,
możesz przekazać kształt, wzór, który ma być wytatuowany, ale w trakcie tatuowania ty, łącząc się z echem Hekserii, wtłaczasz w ten wzór magii. Pewnie. Pewnie. Nie wiem, czy to nie wydłuża twojej sagi o jeszcze jeden test? Chyba nie. Nie wydłuża. To na razie zostawiamy Hwitserka, a głos oddajemy Halo Ivar. Przepraszam, Ivar. Puszczę Ivar. Cóż się działo dalej z naszym nieśmiertelnym Iwarem? Okazało się, że trzeba zrobić jeszcze kilka przygotowań, żeby lekcja mogła się odbyć. Elfia księżniczka powiedziała, że tutaj u was w Midgardzie jest świetny młody twórca tekstów, który robi doskonały neo-hip-hop, ale wrzucił do sieci jakiś czas temu piosenkę, której nie skończył, jej cały czas nie kończy. A nie wiem, czy wiesz, Iwarze, że relacja między uczniem i mistrzem wymaga specjalnej piosenki. Takiej piosenki, która zaintryguje oboje, która połączy jakoś dwa pokolenia. I ta piosenka to jest właśnie moim zdaniem taka piosenka. I ona jest kluczowa, żebym mogła nauczyć twoją córkę. Jakbyś mógł odnaleźć Halfdana, twórcę tej piosenki, i nakłonić go, by tę piosenkę skończył. I jak będziemy mieć tę piosenkę, wtedy myślę, że będziesz mógł się zająć ostatnim twoim zadaniem. Iwar w takim razie pokiwał głową i ruszył na poszukiwania. Nie trwały one bardzo długo, bo Halfdan był znaną postacią i też znane mogło być, czemu znikał na długi czas ze scen. Halfdan, świetny młody muzyk reprezentujący nurt neo-hip-hopu midgardzkiego, był członkiem gangu, który zwie się Srebrne Tarcze, który ciągle toczy boje z różnymi innymi gangami na samym dole. Engi i Iwar chodził wiele godzin po różnych mrocznych zakamarkach tych wielkich arkologii, podejrzanych miejsc, tych najniebezpieczniejszych, tam gdzie spodziewał się, że mogą być gangowe kryjówki. No i w pewnym momencie zobaczył grupę młodych ludzi z fryzurami ufarbowanymi na srebrny kolor, w takich chromowanych ubraniach, które się błyszczały po prostu we wszystkie strony, jak kule dyskotekowe. Iwar krzyknął: "Ej, wy!" Oni się docają. "Co? Czy to wy jesteście Srebrne Tarcze? A wśród was czy jest niejaki Halfdan? Nie mówię tego jako nieprzyjaciel, nie szukam go, by krzywdę mu zrobić, ale potrzebuję jego pomocy." No jeden z nich odwraca się. "A jakiej pomocy ode mnie potrzebujesz, staruszku?" "Ja nie jestem stary", rzekł Iwar. "Po prostu nieco posiwiałem od walk toczonych na mroźnej półkuli Midgardu i od krwi gigantów, która sprawia, że skóra traci kolor i życie traci kolor." "No dobrze. To czego chcesz?" Wtedy Iwar sięga gdzieś do jakiejś sakwy, wyciąga kartkę. "A więc, Srebrna Tarczo, Halfdanie, jestem człowiekiem czy tancerzem? Zacząłeś piosenkę tworzyć, ale nie skończyłeś jej. Dlaczego? Skończ ją!" Na to patrzy się na niego Halfdan. "Człowieku, kurwa, tutaj
My walczymy każdego dnia. Kiedy ja mam tworzyć piosenki? Kiedy moi bracia i siostry giną? Zęby Nidhogga po prostu zdziesiątkowały nas. Nie mamy... Ach, co ja ci będę gadać? Zęby Nidhogga to jest inna grupa. Inny gang, zgadza się? Mam krwego. Tak. Tak jest. No dobrze. I Iwar podnosi swój młot. Ostatni argument. W takim razie, Halfdanie, prowadź mnie do ich siedziby. Myślę, że mają ochotę posłuchać mojego młota. Cudownie. Chyba będziesz walczył w takim wypadku. Tak, będzie to test walki bronią białą. I ilu tam, jakich przeciwników się spodziewasz? Albo na ilu trafiasz? Na ilu trafiam? Panowie, na ilu trafia Iwar? Albo inaczej, przepraszam, ilukolwiek by ich było. Ja uzurpuję sobie kwestię trudności. Opowieść idzie tak, że poziom trudności jest 15. Słyszę, że jesteś zdeterminowany, wszystko dla swojej córeczki. Tutaj ich jest 8 i są całkiem nieźli. A teraz rzuć i masz poziom trudności 15. Okej. Okay. No to w takim razie Iwar wskoczył do jakiejś starej, zniszczonej stacji metra, gdzie siedzą sobie zęby Nidhogga. Mają wszędzie pełno kości, w ogóle jakieś elementy ludzkich skór, z których mają porobione ubrania. No generalnie taki gang takich chorych skurwieli, takich maksymalnie chorych, że jak się złapią, to cię obedrą ze skóry, jeszcze coś zrobią innego. No i Iwar w takim razie tylko podnosi swój młot, biegnie tam, nie ma dzień dobry, nie ma do widzenia, jest tylko czarna, to będzie kość Odyna. I zdałem, bo mam dosyć dużo walki wręcz. Mam 19, ale rzut był dosyć niski, przyznam się. Ale nie było to jedynka. Nie była, na szczęście nie była. A więc nawet no, przebiłem o 4, a więc całkiem sympatycznie. Iwar w takim razie rzuca się z tym młotem, wyskakuje jakiś taki szef zębów Nidhogga, nazywany hieną. I dostaje tym młotem na dzień dobry, ląduje na ziemi. Iwar się pyta, kto jest waszym szefem? Tylko... Kto jest teraz waszym szefem? Patrzą się między sobą. Ty mi wyglądasz na szefa. I wskazuje na taką dziewczynę ogoloną, tam ma połowę ogolonej głowy, gdzieś ma jakiś taki korbacz zarzucony na ramię. Ty jesteś ich nową szefową, a twoim pierwszym rozkazem jest nie ruszać srebrnych tarcz. A róbcie sobie dalej, co chcecie. Ale ich macie nie ruszać, bo oni mają robić piosenki. Dzięki temu Pop przeżył. Drugi sukces dla ciebie. Wracamy do Chwicerka. Chwicerk stoczył się z tej maszyny, a arcykapłan tylko tak patrzy. Jestem ciekaw. Wyglądasz, jakbyś nic nie stracił, ale być może właśnie ten wybór sprawił, że straciłeś bardzo dużo. No nic. Jeszcze się zobaczymy. Zapewne. Przecież wszyscy jesteśmy sługami Konunga, a ty dostałeś to, co chciałeś, prawda? Więc... z bogami. Chwicerk wstał, jeszcze patrząc na rzeczywistość, widzi te kolory, to drzewo zamajaczyło mu tak, jakby było jakimś wielkim jesionem i jakby jakiś wąż pił spod tego jesionu wodę, ale jednocześnie widział, zauważył światy na nim, potrząsnął głowę i to były tylko kable.
Więc zaczął kroczyć i plan coraz bardziej wygląda, że działa. Nadal pada deszcz. Błyskawice co i róż przeszywają niebo i Hicerk patrzy na dół. Używa swojego hekserii, żeby wzlecieć na niższe pokłady wolno i przechadza się w poszukiwaniu celu. Ma w głowie, że gdzieś tutaj powinien go znaleźć. I faktycznie, przy jednej z knajp był Bysior. Wysoki typ, gruby typ, znaczy w sensie dobrze zbudowany, cofam tam to słowo, który rozpoznał tamtej pamiętnej nocy Hvitserka właśnie. Hvitserk pomyślał upiekę, dwie pieczenie na jednym ogniu. Tamten pali sobie jakieś neo-cygaro, słuchając neo-hip-hopu, powtarzając sobie don't you know, pump it up, no i w pewnym momencie cień zsuwa się z góry i Hvitserk ogłusza go przy pomocy potężnego ciosu w tył głowy. Było to łatwiejsze niż myślałem, ale krew człowieka znikąd nic nie znaczy. I nie chciałbym, żeby moja krew była jak jego. Złapał go za kołnierz i zaczął prowadzić. Przez różne uliczki, bo wiedział, że musi dojść do Nugarta, osoby, która umie tatuować i na pewno jest związana z tatuowaniem nilfheimskich rzeczy. Udało mu się dojść do tej knajpy, tylko musiał uważać, bo jest ciemna noc. Szedł przez zaplecze, trzymając tego, zostawiając tego biednego człowieka przy sieni i wszedł porozmawiać z Nugartem. Witaj, Nugarcie. Nazywam się Hvitserk. Pewnie o mnie słyszałeś. On odpowiedział na to, tak, ale ja już spłaciłem swój dług dla społeczeństwa, więc czego chcę tutaj Huskarl, który jednocześnie jest cały mokry od deszczu i w takim rejonie. Rozmawiałem z wieloma artystami w swoim życiu i wiem, że artysta, który nie robi swojego rzemiosła, jest w jakiś sposób pusty i złamany. Więc mogę dać ci możliwość w tym momencie wykonania jednego dobrego dzieła w zamian później za przysługę ode mnie. Mogę szepnąć parę słówek tu i tam różnym ludziom i być może twoja banicja od sztuki się skończy. Ale wiesz, decyzja należy do ciebie. On tak myśli sobie, ale cały czas jestem pilnowany. Tutaj jest ciemna noc i w tym momencie nikt cię nie pilnuje, prawda? Poza tym to będzie ta konkretna rzecz tylko i wyłącznie jednorazowa, więc nie powinieneś się specjalnie bać, bo to nigdzie indziej nie wyjdzie. Ale tak spojrzał na Hvitserka. Ale czy ręczysz za to twoim słowem, że dalej będę mógł działać i wszystko jest w porządku? Tak. Skłamał Hvitserk. I w ciemnym pomieszczeniu leżący nieprzytomnie człowiek i światełka i dokonuje się właśnie tatuowanie. Tutaj teraz bym rzucił pewnie na hekserii w tym momencie. Albo może później w momencie jakby decyzji. Tutaj jakby pytam Termosa.
Wiesz co, ja też się nad tym trochę zastanawiam i chcę tobie dać ci wybór zgodny z tym, w jakim nie wiem, na którym piętrze mroku jest Chwicerk. Jak pewnie uznasz, że będzie ciekawe dla opowieści. Czy dla niego ten test to będzie test hekserii? Czy to będzie test siły woli? Popatrzmy. To siła woli już... Siła woli już... Dobra. Tak, dobra. Już... No tak, to w pewien sposób automatycznie robi to testem hekserii. Mój tok myślenia był taki, na ile wyrzut sumienia albo właśnie samo sumienie się odezwie w ostatnim momencie, żeby pewnie utrudnić kwestię. Ale nie widzę, jak to tutaj przetestować inaczej niż siłą woli, a ją testowałeś, więc czy jesteś zimny i raczej wyrachowany w tej kwestii? Znaczy, powiem tak. Według mnie ten test pozwoli Chwicerkowi dokonać wyboru, a że sam ten test nie jest wyborem. Wyborem jest powiedzenie rozkazu. Jeżeli rozumiem, o co mi chodzi. To bardzo cię proszę o przetestowanie hekserii. Czy uda ci się wraz z Nugardem wytatuować na tym, że człowieku z Nizin ów rozkaz. Właściwie nie sam rozkaz, tylko tą runę. Poziom trudności 15. 15, okej. Równo 15. No, ale to twoja pierwsza runa tego rodzaju, więc... Pewnie. Więc to nie mogło być łatwe, ale się udało. Udało się, tak. A mam dużo hekserii, ale się udało. No i cóż ty z tym robisz? Chwicerk koncentruje się i nadaje tym runom mocy. One zalśniły na chwilę i cena rusza się, jest w innym miejscu. Patrol policji, straży miejskiej jedzie przez miasto, a Chwicerk trzyma za kołnierz tego biednego bandziora, który mówi: co ty chcesz zrobić? Co ty chcesz zrobić? Zobaczysz. No i rzuca przed policyjny wóz, mówiąc: hej, to jest bandyta, który zrobił rozbój w dzielnicy X. Jeżeli dobrze pamiętacie, zatrzymali się, słysząc potężny głos. O, to Chwicerk, o, dziękujemy. No i Chwicerk odszedł. Teraz mam do ciebie pytanie, Julek. Czy ty chcesz teraz kończyć tą swoją sagę? Nie, tylko chciałem zostawić przed momentem kulminacyjnym. Dobrze, więc przenosimy się do Iwara Nieśmiertelnego. Elfia Księżniczka dała jeszcze trzecie zadanie. Powiedziała: spójrz na tych ludzi dookoła nas w tej pięknej restauracji. To są widzowie, którzy dają pieniądze. Oni kupują drogie bilety, oni kupują wiarowe występy, ale oni są wszyscy zmanierowani. Ich serca biją tak, jak ich ktoś nauczył, żeby biły. Prości ludzie są najcenniejszym widzem, bo oni mają serca takie jak dawni bogowie. Biją tym pierwotnym rytmem i pieśń najlepiej dostraja się z tym rytmem. Dlatego też twoja córka powinna mieć występ dla publiczności trudnej, ale szczerej i prawdziwej. Zorganizuj zatem miejsce, w którym tacy ludzie będą mogli obejrzeć pierwszy występ twojej córki. Iwar złapał się za głowę. W zasadzie znał tylko jedno miejsce. Miejsce, które już spotkaliśmy. Miejsce, w którym całkiem niedawno wraz ze swoimi współtowarzyszami, swoimi towarzyszami broni i z Olegiem... Nie szczupacze, tylko... Ucho od śledzia. Ucho od śledzia. Ucho od śledzia. Szczupacze ucho. Ucho od
śledzia. Miejsce nazywane torowymi nałogami. Torowe nałogi, knajpa, pub, który jest na samym dole miasta. No i siedzą tam trolle, pojawiają się tam może czasem też jacyś giganci. No i też takie bardzo, bardzo szemrane towarzystwo. I oto w tym miejscu wszyscy sobie siedzą, piją i jest tam gdzieś jakaś taka zakurzona scena, przy której siedzi wielki, taki kaprawy troll. No i Iwar podchodzi do niego. Przepraszam cię bardzo, ale chciałbym tutaj dziś zorganizować występ mojej córki. Czy mógłbyś zatem zmienić swoje miejsce? Troll się odwraca. Co? Co ty mówisz? Że co tu będzie? Z chuja Jotunowi spadłeś? Ja mam stąd się przysiadać? Bo będzie tutaj różowe dziecko śpiewać? I wstaje. Jest większy od Iwara. Nachyla się nad nim. Ty, ja ci teraz ukręcę ten twój łeb, człowieku, i wrzucę go do kibla. A Iwar patrzy się na niego. I podskakuje i sprzedaje mu cios z dyni. Puff. Czyżbyś chciał teraz testować walkę wręcz? Zgadza się. Wspaniały dobór umiejętności testowanych w sadze. Proszę bardzo, czyli to troll. No to tutaj poziom trudności dam ci... No nie wiem, nigdy nie walczyłem walką wręcz trollowi. Czekaj, zobaczę jak tego kobo miałem zmajstrowanego. A, bawmy się. 20 dam. 20. To cienki troll. Zobaczmy, co się wydarzy. Czarny, no nie taki cienki. Czarna to jest kość Odyna. I przebijam test 22. Ha, no to opowiadaj. Więc Iwar podskakuje, sprzedaje taki potężny cios z dyni w trolla, trollowi łeb jak taka... taki worek treningowy tak po prostu odleciał i zaczął się tak majtać, bo trolle mają trochę inną fizjologię niż wy macie, drodzy słuchacze. I ten łeb mu tak się majta i troll w pewnym momencie zaczyna się śmiać. Głowa mu się zatrzymuje. Dawno mi tak nikt nie jebnął. Z chęcią wysłucham pieśni. Śmieszne, bo ja mówię jeszcze wolniej niż ty. I przesuwa się i zwalnia ten stoliczek. Inni też tak się patrzą, że no... Jak będzie występ, to nie będą przeszkadzać, no bo nie wiadomo komu przypierdoli. Posiedzą pół godzinki, posłuchają i potem sobie pójdą. Albo zostaną dalej. Wspaniale. Zatem twój trzeci sukces. I teraz tak. Mamy, wydaje mi się, finalizację dwóch sag. Hwitserka i Iwara. Sigurdzie, mam wrażenie, że twoja saga doszła do kompletacji, że tak powiem, nie po skandynawsku. Hwitserku, więc jestem ciekaw, co ty masz nam do powiedzenia na sam koniec. Kilka dni później, po krótkim procesie i wrzuceniu tego bysiora do więzienia, podczas wizytacji i patrzenia na cele więzienne, Hwitserk patrzy sobie to na niego, to na swojego ojca, którego po raz pierwszy zauważył od wielu ładnych lat. Patrzy sobie na ekranie i widzi, jak sobie chodzą,
różni ludzie rozmawiają między sobą i wie, że wystarczy, że zrobi jeden umysłowy rozkaz. Jest koniec. Jeden zabije drugiego, a zabójstwo w więzieniu to jedyną możliwą konsekwencją tego jest też śmierć, więc koniec. Będę wolny. Będę znowu miał wszystko, będę znowu miał przyszłość i możliwość. I tak widzi, patrzy, ale przypomniał sobie, jak na kolanach u ojca jechali tą dużą ciężarówką na dole w kopalni, jak czytał mu sagi różne jego ojciec do poduszki, jak mówił o tym, że to jest ciężkie życie tam na dole, ale uczciwe życie. Że robią wszystko, co tylko mogą, żeby utrzymać koniec z końcem, że tam jest piękne, wielkie życie i on stara się zrobić wszystko po to, żeby młody Hwicerk mógł na kogoś wyjść, może żeby był trochę lepszy, jeżeli chodzi o możliwości finansowe niż on i jego matka. Tak patrzy sobie, już szepta słowa run, ale w pewnym momencie się powstrzymał i mówi do oficera, który jest obok. Chciałbym porozmawiać z tym człowiekiem na sam przez chwilę. I w ciemnej celi Hwicerk razem ze swoim ojcem zamienili pierwsze słowa od wielu ładnych lat. Pociekły łzy, było przytulenie, padły jakieś sekrety. Ale w celi, do której siedział żywy człowiek, a wszedł martwy, wyszło dwóch żywych ludzi. I Hwicerk wrócił do mieszkania. To ciekawe. Iwarze, czy ty masz jeszcze słowo komentarza do swojej sagi? Myślę, że chyba trzeba by to zakończyć występem. Myślę, że tak. Według mnie... Proszę, czy ty byś chciał go omówić? Chyba, że masz nie, coś tam. Nie, absolutnie nie. Ja po prostu jestem happy, że ci się udało, bo przez ten najbliższy, nie wiem, dzień, półtorej dnia elfka będzie uczyła twoją córkę śpiewu. Ale jeżeli chcesz, to możesz zakończyć opowieść ostatnią sceną występu. Jasne. To w takim razie bym zakończył tym występem. Torowych nałogach siedzą robotnicy, trolle, bandyci. Rozumiem, że księżniczka też tam może być. Tak, oczywiście, musi być. No jasne, to cudownie. Nie, bo myślałem, że... Znaczy, nie znam jej planów, ale cieszę się, że się zgodziła. A więc księżniczka razem ze swoją obstawą również i mała dziewczynka, która trzymając mikrofon zaczyna na początku tak tylko wokalizować, jest bardzo niepewna, patrzy się na mnie, ale ja tak nawet nie wiem, co mogę jej przekazać. Patrzy się potem na Ildiale i jak już patrzy się na Ildiale, Ildiala ma taką spokojną twarz, tak delikatnie zaczyna ruszać ustami i sam ten ruch już sprawia, że córka Iwara zaczyna śpiewać, ale to jest niesamowite. Wystarczyło, że Ildiala otworzyła usta i już wszyscy, mimo że nie wydała dźwięku, i już wszyscy słyszeli jakąś rozpoczętą pieśń. Tyle trzeba, żeby poznać mistrza. I ten wiatr złapała córka Iwara w żagle i zaczęła śpiewać. Swoim dziecięcym głosem, ale jednakże głosem, w którym jest już pewna mądrość, pewne rzemiosło, które wielki mistrz był w stanie zaszczepić w tak krótkim czasie. Troll z latającą głową wstał i się popłakał. Takie dwie lodowe łzy, jak takie diamenty, trysz, trysz, spadły na stolik. Chciał przeklnąć
ale nie przekonał. I wiedzcie, że to znaczyło wiele. Koniec. Pięknie. Drodzy panowie, wspaniali wikingowie. Jestem bardzo ciekaw twojej Hvitserk sagi, która na celu miała zabić twojego ojca i zakończyła się sukcesem, a jednak go nie zabiłeś. To jest jeden z tych momentów, w których myśl nieoczywista jednocześnie zajmuje umysł i frapuje. Jestem ciekaw, co się dzieje, wydarzy dalej. Zatem, o ile pozwolisz, zostawmy to w taki właśnie sposób. Czy ty chciałeś wpłynąć jakoś na wyrok ojca? Bo powiedziałeś coś, takie zdanie, że wyszło dwóch żywych z tej celi. Prawdę mówiąc, to była trochę metafora polegająca na tym, że Hvitserk wszedł tam martwy, będąc pozbawiony jakiegokolwiek życia, bo toczył się coraz niżej, niżej i gorzej, a przecież chodzi o chwałę, a po rozmowie z ojcem wyszedł żywy. Głównie o to mi chodzi. Dobrze. Przepraszam, jestem słaby w metafory, gdyż jestem... A nie, ja to słabo prostakiem. Przedstawiłem. O nie, broń Boże. Dziękuję. Sigurdzie, natomiast jeżeli chodzi o ciebie, to jest jeszcze jedna informacja, którą dzięki swojej doskonałej infiltracji statku powinienem był ci powiedzieć, a nie powiedziałem i to nadrabiam. Oto w kabinie, w tej takim głównym miejscu dowodzenia i pilotażu jest takie specjalne urządzenie, jest taki ekwipunek zczepiony z silnikiem, który nawiązuje kontakt i dostraja się do bramy otwieranej przez bogów. Jest to bardzo rzadka rzecz, taka brama, a akurat dzięki wstawiennictwu, w sensie dzięki, jak to powiedzieć, negocjacjom, modłom elfów Ildiriona, udało się taką bramę otworzyć i ona jest otwierana raz na dobę pomiędzy Midgardem a Gavoris. I pierwszy raz miałeś okazję widzieć taki osprzęt, który w ten sposób współpracuje. Ktoś musi używać hekserii, żeby uruchomić ten osprzęt. Zatem, o ile wcześniej może nie było to oczywiste albo wzięte pod uwagę, na pewno wśród załogi jest ktoś, kto to robi. Pilotem, z tego co wiesz, jest żołnierz. W sensie to on pilotował ten statek. Mhm. Natomiast nie musi być to jedna i ta sama osoba. Rozumiem. Czyli jeden z żołnierzy obsługuje się hekserii. Jeden, tak. Jedna z osób tej załogi, czyli dwie damy dworu, lokaj, księżniczka albo żołnierz. Czy to by mogło mi się wydać podejrzane, że ktoś tam się posługuje? Nie sądzę. W oczywisty sposób, jeżeli oni podróżują w sensie dzięki bramie, a nie bezbramowo, bo bezbramowo to by to trwało z X dużo więcej czasu, z miesiąc, może półtorej, a tak to podróż trwa 6 dni, więc oczywiście, że ktoś musiał to hekserować, natomiast wcześniej nie poświęciliście uwagi, ten taki gwałtowne przybycie tej księżniczki nie dało na to czasu, więc teraz jakby po tym, jak zinfiltrowałeś tę całą sprawę, uznałem, że ta informacja powinna paść na stół. Dobrze. Zakończmy pierwszą część naszej sesji, zróbmy sobie 5 minut przerwy, podejmiemy grę w dzień występu, w dzień uroczystości. Ta cała uroczystość rozpocznie się popołudniem, około godziny 18, a my weźmiemy grę około godziny, powiedzmy 14-15, w zależności od tego, co będziecie mieli w planach, ewentualnie przed koncertem. Bardzo Państwu dziękuję, zostańcie z nami, widzimy się po przerwie. No dobrze. Pomyślałem sobie w trakcie przerwy, że trochę absurdalne byłoby, gdybyście przez te x dni zajmowali się tylko swoją sagą, a na przykład nie wykonali czynności oczywistych, czyli przesłuchanie tego i owego. Więc, o ile chciałbym, żebyście podjęli rzeczywiście grę na parę godzin przed koncertem, to przekazać wam rzeczy, które w naturalny sposób byście podjęli. Rozmawiałem z wami w przerwie, wiem, że planowaliście przesłuchać tego i owego, ale ja, wiedząc, co oni mają wam do powiedzenia, sugerowałbym nie robienie sceny, tylko przyjęcie informacji. Więc spośród dwóch osób, które są ujęte
z tego wieczoru, popołudnia właściwie. Jeden jest to więzień, który uciekł. Uciekł razem z trolem i trójką innych więźniów. On nazywa się Uggi, jest Midgarczykiem i siedział za włamanie plus rozbój ze skutkiem śmiertelnym. Siedział już 6 lat. Przed nim było jeszcze 6 następnych, a może nawet trochę więcej, ale planował za dobre zachowanie wyjść wcześniej. Natomiast tego dnia, kiedy uciekli rano, Kobo zaproponował mu, że ma plan i możliwości. Namówił go do tego, żeby uciekali, przedstawił plan, on rzeczywiście był oczywisty. Kobo nie chciał powiedzieć, skąd ma materiały wybuchowe, dzięki którym po prostu wysadzili dziurę w murze. Ale Uggi widział, że ma te materiały wybuchowe, więc mimo, że się wcześniej nawet nie kumplowali specjalnie z tym Kobo, zrobili to. Hej ho. Natomiast dopiero później, już na wolności, już po tym, jak podczas pościgu dwójka została postrzelona, to oni we trzech, dwóch Midgardczyków i Kobo, przez chwilkę ukrywali się w kopalni. I wtedy Kobo zaproponował im naprawdę dużą kwotę za to, żeby zrobili z nim drugą rzecz. Połowę tej kwoty dostali z góry, resztę mieli dostać następnego dnia i oni mieli napaść na lądowisko podczas lądowania statku i zrobić wielką zadymę, absolutnie nie strzelając do żadnych elfów. Więc można było robić cokolwiek, ale miało być głośno, można było zabijać Midgardczyków, jeżeli taka wola, ale elfów nie. I pieniądze były na tyle duże, że żaden z dwóch tych mężczyzn nie kwestionował kwestii i nie pytał o nic więcej, tylko poszli po taksówkę i pojechali. Resztę już znacie. Czy ktoś z was miałby jeszcze jakieś pytanie do tego przesłuchiwanego? Może czego? No, może coś was interesuje, o czym ja nie pomyślałem, że mogłoby was interesować? Jedna rzecz mi wpadła do głowy, bo to Kobo miał ten tatuaż z przymusem, zgadza się? Tak jest. To był, czy ten tatuaż był świeżo zrobiony? Czy on się pojawił jakoś w więzieniu? Czy to jest stary tatuaż, który on ma z jakichś dawnych dziejów? Czy odkąd go znają, to go miał? Uggi mówi tak, Kobo trafił do pierdla 3 lata temu, więc Uggi już tam dawno był i jak trafił do pierdla, to z tatuażem. Okay. Czy coś jeszcze? Z kim się Uggi kontaktował w trakcie odsiadki? Ale a propos czegokolwiek? Z różnymi ludźmi, w sensie w więzieniu nie był ani, wiesz, popychadłem, ani zamkniętym w środku. Ale nie, w sensie spoza więzienia. Czy miał jakieś odwiedziny, coś w tym stylu? Tak, odwiedzała go żona, dwa razy odwiedził go też syn w momencie, kiedy uzyskał pełnoletność. Okej. Ewentualnie żoną i synem zajmiemy się później, natomiast nikt z cichociemnych typów się z nim nie kontaktował drogą formalną, oczywiście. Przecież ty wiesz, Hvitserk. Dobra, a druga osoba przesłuchiwana z pewnością to złodziej, który napadł na rodzinę Iwara Nieśmiertelnego. Zauważyliście, że jakby oczywistym było zbieg okoliczności czasowy i Alf, tak się nazywa ten typek, to biedny głupek, robiący idiotyczne włamania, za które wielokrotnie był aresztowany, więc recydywista pełną gębą, ale taki ułomek, któremu się niewiele udaje, więc nikt z nim nie chce współpracować i tak dalej. I podczas przesłuchania był zrozpaczonym, niewiedzącym, co się stało, przepraszającym wszystkich, mającym nadzieję, że przeprosiny wystarczą i że go kurwa puścicie. Ale on nie wie. On się widział w knajpie wczoraj z typem, który namówił go na to, przedstawiając, że Iwar ma w domu sejf, w tym sejfie ma pełno stykerów oraz kolię rodową tego, który go namawiał, więc ten, który go namawiał, chce tylko tą kolię rodową, a wszystkie stykery trafiają do Alfa i Alf nie wie, dlaczego się zgodził. Natomiast ten typek go spił, on rano się obudził, miał napisany adres i polazł to zrobić.
I teraz tak, są dwie rzeczy. Po pierwsze, rysopis tego mężczyzny. Wielki facet, wielki Midgardczyk, o naprawdę bardzo wysokim wzroście, dużych barkach, takiej posturze przytłaczającej, który przez cały czas miał kaptur takiej kurty nałożony na głowę, ale jakby z takim zaciskiem, co było charakterystyczne i ten Alf to ukazywał. Tak, że miał po prostu zaciśnięte futerko zewnętrzne tego kaptura wokół twarzy. Ta twarz była, miała kilka tatuaży na sobie, takich więziennych, no taka nie najciekawsza ta twarz, takiego urwisa, mówiąc delikatnie. A druga sprawa jest taka, że badanie, ojej, jak się nazywa to krwi badanie? No krwi, badanie krwi, wykazało, że Alf w żyłach miał truciznę. Taką coś, co się nazywa... kurwa, czemu tego zapomniałem? Zapomniałem, co napisałem. Speedpack. Speedpack, który jest... Oczywiście podkręca tempo, podkręca działanie, podkręca zajaranie się czymś, ale... także jest takim nie psychodelikiem, tylko no brakuje mi słów, oszałamiaczem, w sensie trochę traci się kumację, trochę nie wiadomo co się dzieje, a jest się nakręconym. I lekarz mówi, że dawki tego speedpacku były naprawdę dość duże, więc ten facet możliwe, że stracił film, albo że urwał mu się film, albo że czegoś nie pamiętał, więc to tyle. Czy do niego jeszcze jakieś pytania byście mieli? Czy nie mam pytania do niego, ale czy... bo nie, no... czy my mamy rysopis tego kolesia, który, o którym nam mówił ten ucho od śledzia? Tak. Czyli Hjorta Małego? Hjorta. Tak jest, Hjorta Małego. Czy, bo Hjort Mały, a tutaj... Tak, on tak. Mówił... Wydaje mi się, że mogliście mieć rysopis na zasadzie, bo on powiedział, w jakim hotelu mieszka ten Hjort Mały, ale mówi, że zna tego typa, więc rysopis brzmiał, że to oczywiście, że to jest ironiczna ksywa, że to jest jakiś wielkolud. Mhm. No tak, z tatuażami na twarzy wszystko się zgadza, no nie? Dobrze. Czyli to Hjort Mały go najprawdopodobniej odwiedził. Mhm. I Olek kojarzy, w jakim hotelu tak. stacjonuje Hjort. Mhm. Czy jesteśmy w stanie odwiedzić jeszcze ten hotel? Tak, oczywiście, że tak. Ostatnia rzecz, o której jeszcze wiecie, a głównie wiesz ty, Sigurd, ale chyba wszyscy byście się dowiedzieli, bo powróciła jeszcze przed koncertem oczywiście ta delegacja z Uppsali. Czyli Konung Woggan, Jarl Rickert, twój ojciec Sigurd, czyli Rolf, wrócili ze spotkania z elfami. Wrócili tyleż rozczarowani, co, pardon my French, wkurwieni do bólu. Oto całość okazało się być sprytnym zagraniem ze strony Elfrika, właściciela korporacji Widblain, który mówiąc, że chce zwołać w Uppsali spotkanie, spodziewał się, że wszyscy ci konungowie będą chcieli przybyć, żeby wysłuchać, bo on chciał przekazać coś wszystkim w miarę możliwości konungom z pierścienia, z różnych bastionów. Koniec złego traktowania elfów na Midgardzie. Jeśli do tej pory myśleliście, że my będziemy u was budować nasze korporacje, jakby naszą sieć interesów i dzięki temu będziecie mieli jakieś zniżki bądź możliwości kręcenia z nami, to jesteście w grubym błędzie. To, co się działo, to, co się stało pomiędzy nim a konungiem Ostra Aros, to jest bastion, w którym Widblain ma swoją siedzibę, to jest skandal, ale on dostrzega, że większość Midgardczyków, kiedy tylko poczują władzę, to zaczynają w ten sposób fisiować, więc on chciał zebrać wszystkich, żeby powiedzieć, że jeśli chcecie z nami interesy prowadzić, chcecie mieć dostęp do najnowszych odkryć bioinżynierii, to troszkę grzeczniej.
Zatem nie udało się załatwić żadnego interesu. Było brzydko, źle. Oczywiście część konungów się wkurwiło i krzyczało na tego Elfrika. Ogólnie potem się wszyscy napili, złorzecząc elfom, nie wiedząc, co się stało. Każdy chciał się dowiedzieć od konunga Ostra Aros, co się działo. On mówi, że nie wiem, bo temu odwaliło. Tam się wszystko w porządku dzieje. Więc powrót był taki dosyć gorzki. I spodziewam się, że mógłbyś, Sigurdzie, chcieć się spotkać ze swoim ojcem, ale co wy na to, żebyśmy jednak, chyba że chcecie się rozdzielić oczywiście, no nie? Poszli do tego hotelu, oczywiście chyba że idziemy inaczej, do jakiegoś tam właśnie, do, przepraszam, nie jakiegoś, do Rolfa, do Jarla Rickerta, czy do Vaughana. Co macie ochotę zrobić przed koncertem? Nie no, musimy rozmówić. Nie, tak, rozumiem, tylko pojechać i przycisnąć tego Fjorda małego. No to jest, no to jest tak. Główny podejrzany aktualnie. Tak jest. No i możemy mu postawić zarzuty. No dobra. Hotelik to jest taki prostokątny klocek, bloczek przy tych wszystkich wieżowcach, które widać z poziomu zero. No to to jest jakaś drobinka. Tymczasem jest to czteropiętrowy, no dzisiaj powiedzielibyśmy wysoki, znaczy blok, ale on jest taki, że ma jedno wejście, na każdym z pięter są cztery pokoje, więc to jest niewielki blok. To jest odrapane, to jest brudne, na pewno bardzo tanie. Dla jakichś przyjezdnych robotników, którzy jeszcze nie wiedzą, czy zostaną na dłużej, więc potrzebują krótkiego pobytu i w tego rodzaju miejscach się zatrzymują. Oczywiście w związku z tym to jest też trochę cicho-ciemne. Na pewno właśnie tacy jak taki właśnie Hjort Mały może znaleźć tutaj miejsce dla siebie. I jakiż macie plan? Słuchajcie, proponuję, że zanim tam się udamy, to użyję trochę echa hekserycznego, żeby dopomóc nam, gdyby cokolwiek stało się nieprzewidzianego. Co by na to? No ostatnio bardzo nam to dopomogło, więc ja nie widzę przeciwwskazań. Hwicergu? Rób, co uważasz. Biorę runy, które mam na szyi, szepczę kilka słów. That song Engangvar. I rzucam hekserii Potęga Midgardu. Proszę o rzut. Chciałbym z podbiciem. Mhm. Nawet chyba podwójnym, jeżeli mogę, ale chyba się nie da, czyli z pojedynczym powiedzmy, żeby więcej celi było. Dobra. Znaczy celi. Poziom trudności 14, czyli 19 w tym momencie. Dziewiętnaście, mam 12, czyli to jest 21. Czyli mi się udało. Mhm. Więc jakie są możliwe do wyboru dla nich rzeczy? A więc tak, możecie wybrać sobie do dwóch parametrów plus 3. Albo do trafienia, albo do obrony, albo do zadawanych obrażeń. Trafienie. I jeszcze do drugiego też możesz. Obrażenia. Czy ja też dostaję ten efekt? Tak, dlatego podbiłem. Ja bym wziął do trafienia i do obrony. Proszę. Poczuliście jakiś hymn walkirski w głowie i macie większą moc. No i dobrze, co dalej? Do budynku? Do budynku. Wchodzi się do niego po, proszę bardzo, Iwarze. Myślę, że w takim miejscu mogą nie chcieć podać nam, kto zajmuje który pokój, a więc nie wiem, czy znacie może kogoś, kto byłby w stanie wyśledzić w sieci ich bazę danych, albo będzie trzeba kogoś przycisnąć z recepcji.
Ja bym po prostu zapytał kogoś z recepcji. Przybywamy tutaj oficjalnie i stoi za nami chwała konunga, więc nie widzę powodu, dlaczego mieliby nam odmówić. Dlatego, bo jest to szemrane miejsce, w którym są szemrani ludzie i oni lubią, żeby nikt nie wiedział, kto, gdzie i z kim sobie szemra. Ale może któryś z naszych szemranych znajomych, Sigurdzie, pracuje w tym hostelu. Widziałem, że szemracie, więc szemrajcie. Czy możemy rzucić sobie na znajomości w półświatku, w sensie koneksję? Na koneksję. Poziom trudności 15. Tutaj możecie ewentualnie też zrzucić wspomagany ten test, czyli najpierw jedna osoba rzuca też test na 15 i w zależności od tego, czy się uda i jak się przebije, to tyle się ma plusów. Ja bym cię wspomógł w tym teście. Jasne, chociaż lepiej jakbyśmy zrobili odwrotnie, bo ty masz wyższą statystykę. No, dobrze, aczkolwiek to był twój pomysł, a... Nie szkodzi, szybciej wyjąłeś tablet, żeby pośledzić. No to dawaj. Ja mam wielkie łapy, ty wyjąłeś ten tablet, o, jego sprawdź, on coś może wiedzieć. I mam ponad 15 na teście. Ale czy przebiłeś na przykład ponad 20, czy nie? 13 plus... 13 plus... ile jest za atut? Plus 3, Jerzy? Plus 3. A za jaki atut? Znajomość półświatka, ale ja nie wiem, czy ty byś testował za atuta w momencie, w którym wspomagasz tylko ten test. A dlaczego? To jest według mnie... Znaczy w sumie nie wiem mechanicznie, ale wydaje mi się... Nie wiem mechanicznie. Momencik, jeżeli ten atut dodaje do umiejętności albo do parametru głównego, no to jak najbardziej tak. On dodaje do koneksji? Tak. No podczas kontaktu z tym marginesem społecznym. To jest 21 w takim razie. No nawet to, 22. No to przebiłeś jakby kolejny poziom trudności powyżej 15, czyli 20, więc jest plus 2 do twojego rzutu, Sigurdzie Wężoki. Dobra, rzucam. Muszę skorzystać, zdaje się, z łaski Norn po raz kolejny, ale może niekoniecznie, może sobie zrobię, ponieważ moje koneksje w tym momencie będą wynosić... Mówiłeś, że jest 15 do przebicia? Tak, znaczy 15, minimum 15 trzeba rzucić. Mhm. Rzuciłem, to jest 13 i 2, czyli 7, 16 rzuciłem. No to udaje się. W takim wypadku znajdujecie tam w okolicy osobę, która pracuje w tym miejscu. W związku z tym, że ten rzut wszedł ci tak ledwo, to znaczy, że ten człowiek, którego znacie, kto pracuje w tym miejscu, nie pracuje w tej chwili. On jest gdzieś w lokalu obok. No jest tutaj chyba taki, który pracuje w tym hotelu, Hjalmar. Czy możecie się skontaktować z tym Hjalmarem? On mieszka niedaleko, moglibyśmy mu złożyć wizytę ewentualnie. Nie wiem, czy teraz jest jego zmiana. Możliwe, że teraz się trochę, nie wiem, czy sensownie wycofuję, ale teraz pomyślałem sobie, że wyrzucaliście testowanie, w sensie... Czy dzięki koneksjom znacie kogoś, kto pracuje teraz w hotelu, no nie? Żeby łatwiej wejść. To bez sensu z mojej strony. Pracuje tam Hjalmar, tak go nazywacie? Tak go nazywałem. Hjalmar. Tak. Niechaj będzie. Nawet na portierni. Czy tam recepcji. Fuck. Z wysokiego. No dobrze, A czy to nie jest przypadkiem Hjalmar? Tak widzę, że ma na plakietce. O! Cześć, Ivar. Hjalmarze. Cześć. Hjalmarze. Pomogłem. Miło, że wpadłeś przesłuchać moją córkę, dziękuję ci. No, co za talent. Może będzie robiła support, co? Dzisiejszego dnia tam. Co was sprowadza? Interes. Interes, Hjalmarze. Co? Co jest? Potrzebujemy... informacji. Albo nawet przysługi. Ciekawi nas, czy zatrzymał się w tym hotelu
fiord mały. No wiecie, no... że tak powiem, nie powinienem takich rzeczy mówić. Fiord... Słuchaj, jest wiele rzeczy, o których nie powinno się mówić. Jest wiele rzeczy, których my nie powinniśmy mówić o tobie. No dobra, jak wiem, to... koneksje, połączenie, jesteśmy, ja wam coś winien, wy coś mnie jesteście winni, a człowiek jest strasznym kutasem, więc czemu miałbym nie powiedzieć? Mieszka pod piętnastką. Licząc, u nas to jest na drugim piętrze. Czy mieszka sam, czy z kimś? Sam, tutaj te klitki są dosyć niewielkie. Nosi kaptur mocno ściągnięty? Tak, dosyć często. O, to na pewno. Biorę i idę już tam w kierunku. Ja bym uważał, bo podejrzewam, że przez to, że tak trzyma coś, ukrywa. O, i ważę! Hjalmarze, niewykluczone, że zwolni wam się niedługo pokój. Rzucam chip kredytowy. To, mam nadzieję, pokryje wszelkie szkody, które ewentualnie zostaną. Dobra, nie ma co mówić. Tylko w miarę możliwości nie rozpieprzcie zbyt dużo mebli, co? Postaramy się. I biegnę za nimi. Tak, rozumiem, że Iwar, ty po prostu pobiegłeś niespecjalnie czekając. Tak, no tak, i tak. No bo that's the spirit. To jest człowiek, który wynajął tego Alfiego, tak, tak. I zbałamucił. Pędzisz na drugie piętro. Po drodze słychać dźwięki. Dźwięki albo rozmów, albo włączonych jakichś urządzeń, wiesz, które nadają różnego rodzaju media. Mimo brudu i biedy ten, to trochę tu jakby czuć życie, no nie? Śmiechy się odzywają to tu, to tam. Na drugim piętrze jest korytarz w lewo i w prawo. Z prawej strony widać od razu takie wejście otwarte, które nie jest pokojem. Możliwe, że do wspólnej kuchni. Czuć zapachy dobiegające stamtąd. Naprzeciwko tej kuchni jest łazienka męska i damska, taka poza pokojowa. No i słychać dosyć hałasy z lewej strony i dosyć hałasy z prawej strony. Z tego, co się orientujesz, piętnastka jest po lewej stronie. I piętnastka to jest ten pokój, o którym mówił tak jest, tak. Hjalmar. Mhm. No dobra. I tak poczekaj, z piętnastki też dochodzą jakieś odgłosy. Z lewej strony. Jak podejdziecie bliżej piętnastki, to będziecie wiedzieli, czy z piętnastki. Podnoszę swój młot, wywalam drzwi i wbijam się do środka. A, no to wbiwszy się do drzwi, tutaj niespecjalnie wydaje mi się, że będziemy rzucać to, to orientujesz się dosyć szybko wbiegając, że nikogo tu nie ma, a pokój jest naprawdę niewielki. Bo właściwie zmieści się w nim łóżko od ściany do ściany. Po drugiej stronie stół, dwa krzesła. Na tym stole są rzucone jakaś torba, kilka różnych ubrań i w kącie malutka szafa, gdyby ktoś chciał wieszać jakiś pewnie płaszcz czy coś takiego. Łóżko jest rozkopane tak, jakby ktoś w nim spał. Buty, takie duże, wysokie, skórzane buty są pod tym łóżkiem ustawione, ale nikogo tu nie ma. Hałas sprawił, że połowa co najmniej tych dźwięków ucicha, tak jakby ktoś, kto gadał gdzieś, nasłuchuje, co się stało. Wy, jasne. Sigurd i Hvitserk, jesteście na zewnątrz tego pokoju, czy wy wcisnęliście się tam z Iwarem? Nie, no, wciskamy się tam z Iwarem. Tak, wcisnęliśmy się od razu, jak rozwalił drzwi. Dobra. To słychać... Co jest, kurwa? Słychać to z zewnątrz, z korytarza. Co robicie? Szukamy fiorda małego. Czy wiesz, gdzie jest? Rozumiem, że ty wychodzisz z powrotem z pokoju na korytarz. Tak. Tak. Dobra. Myślałem, że jest w drzwiach ten. Nie. To z korytarza z zewnątrz, z jakiegoś innego widocznie pomieszczenia.
stoi po drugiej, jakby jak weszliście schodami, to wy poszliście w lewo, a gdyby iść w prawo, to tam, na wysokości tej kuchni, stoi facet, który jest kwadratowaty, duże bary, łysa głowa, warkocz pociągnięty z tej brody, która mu trochę wystaje, jest dosyć zły, ma jakąś tam szramę przez policzek, zaciśnięte pięści wspiera o biodra, patrzy. A wy co? Do cudzych pokojów wchodzi? No właściwie do ciebie mówi. A ty co? Do cudzego pokoju się wchodzi? Tak, dlatego, że szukam jednego człowieka. Czy wiesz, gdzie jest, czy nie? Kto? Fjord Mały. On. Co wy zrobiliście w międzyczasie, Ivar, Sigurd? Przetrząsacie tamten pokój, czy wychodzicie? Ja jestem wściekły i zaciskam ręce na swoim młocie i próbuję opanować moją wściekłość, bo w mojej głowie już powstał scenariusz, jak wbijam się, widzę Hjorda i zaczynam w niego bić swoim młotem, aż w końcu jego stopy i głowa są na tej samej wysokości. No ja z kolei tak bardzo metodycznie zaczynam, że na początku przeskanowuję ten pokój z wyciągniętą bronią, po prostu, nie wiem, zaglądam we wszelkie zakamarki, sprawdzając, czy rzeczywiście nikogo tam nie ma. No a kiedy upewniam się, że całe pomieszczenie jest puste, nie wiem, łącznie z kiblem i tak dalej. Nie, kible są na zewnątrz, tu jest taka biura. Tak, tu są kible, są na zewnątrz. Sprawdzam okna, czy były otwierane, czy ktoś próbował uciekać, wyskakiwać przez okno. Dobra, więc tak, nikt nie próbował tu wyskakiwać przez okno i na ile potrafisz powiedzieć po tym, że okno jest zamknięte po prostu. Pewnie powietrze i opary tu na dole są takie, że o ile nie jest... potrzebne orzeźwienie chłodu, to się tutaj nie otwiera tych okien. Ale w szafie nie ma płaszcza, a na dole jest taka kwadrat, prostokątna torba materiałowa, ale z wzmocnieniami, to widać. Tak jakby albo w środku było włożone pudełko, albo ta torba jest wzmacniana. Ivar, ty opanowując się, rozumiem, ściskasz ten młot, ale moje pytanie brzmi, czy na zewnątrz, czy wewnątrz? Myślę, że wychodzę na zewnątrz. Dobra. Na twoje pytanie, Hvitserk, ten mężczyzna, który stoi po drugiej stronie, spogląda do kuchni i wtedy z kuchni wychodzi bardzo wysoki mężczyzna w koszuli, w kratę rozpiętej do połowy. Ma łysą głowę z dwoma rogami, takimi... trochę wyglądają jak guzy, ale wyglądają super ładnie i symetrycznie, więc nie wiem, jakieś dorobione. Ma sporo ponad 2 metry i mówi: ja jestem Fjord. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy rzucili na inicjatywę. Zgadza się. Więc na inicjatywę rzuca się tak, że proszę was o rzut na refleks i ja sobie tutaj zapiszę, rzucając tymże rzutkom. Też dwoma kostkami, prawda? Takie. Tak, 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 tak. Ktoś mi szybko przypomni, gdzie znajdę refleks? Spod zręczności. Umiejętności. Tak, jasne, zręczności. Dobra, dziękuję bardzo. O, a co jak mam dublet? Dodajesz jeszcze raz samą umiejętność. Dokładnie tak. Wow. A, samą umiejętność, okay. Tak, tak. Ja mam 19 i deklaruję, że wpadam w szał. 26. 19, przepraszam, jeszcze raz sobie zapiszę. Ivar ma 19, Hvitserk ma 26. Tak, a... też ma 19. Dobra. Hvitserk, co robisz na to? Ja koncentruję się, żeby to pole entropii mnie ogarnęło. Mhm. I myślę sobie, że... jest bardzo zdenerwowany i pełen szału mój towarzysz, więc koncentruje swoje hekserii i chce mu dać... chciałem go przesunąć hekserii, które daje mi lot i chciałem go przesunąć od razu do... w kontakt bezpośredni, tak? Tak, do tego złego człowieka. Tylko nie wiem, czy to da, tylko muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz, przepraszam. To jest hekserii, które sprawia, że ty wzlatujesz, tak? A przy... Tak. I możesz też wziąć innych, tak?
ale mogę użyć to, żeby to ktoś inny miał. Tylko pytanie, czy teraz, czy mogę jakby poświęcając to przesunąć i dać możliwość, żeby od razu się Iwar tam pojawił, czy to dopiero mógłby jakby lecieć w jego własnej turze? To ciekawe zagadnienie, ale wydaje mi się, że to teraz się dzieje, bo ty go lecisz. Rzucaj na hekserii i to, jeżeli gdzieś wejdzie, to się to działa, to teraz. Dobra. O, rzuciłem złą kostką. 21. Czyli mi się udało. To się udaje. To jaki to tak, ma tak, efekt? Tak, 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 tak. Iwar nagle jest podniesion i leci tam, tak? Tak. Do jakiego momentu chcesz nim lecieć? Tam jest dwóch facetów, którzy stoją właściwie obok siebie, ten fiord trochę bliżej. Fiord, fiord. Tak. Tuż przy fiordzie. Znaczy, jeżeli oczywiście daje mi konsent Iwar, tak? Tak, tak, tak. Myślę, że zdecydowanie. Że Iwar... To tak robię. Koncentruję się i puszuję go, tak żeby... Dobra, to ty, Iwarze, ale jesteś wściekły i ze swoim młotem lecisz, natomiast... Tak, wpadłem w czoł, mów, potem, przepraszam. No bo Hjord ma teraz swoją kolej. Jasne, tylko chciałem mechanicznie powiedzieć, co robi szał. Dobrze. Rzuciłem test siły woli, wyrzuciłem krytyka. I mam 30 na teście siły woli, a więc przez... Wow. Raz co każdy poziom, który uda mu się zdać, otrzymuje jedną rundę, w której wszystkie zadane mu obrażenia zmniejszane są o połowę. Czyli rozumiem, że najłatwiejszy test to jest 10, tak? Nie, 15. 15. Mhm. Czyli... 15, 20, 25, czyli mam 3 rundy, w których dostaję połowę obrażeń. Dobrze. Kiedy lecisz, to widzisz, że on sięga do tyłu i wyciąga obrzyna, dosyć krótkiego, ale takiego drogiego, na bogato, że tak powiem, i odpala strzał w twoją stronę. Tylko, czy ja zostałem umieszczony już przy nim? Jesteś w drodze do niego. Okej. Okay. No bo ja trochę tak rozumiem, że ten lot mimo wszystko ciut trwa, więc no nawet jeżeli jesteś przy nim, to on i tak zdąży wystrzelić. Zgadza się, tylko jeżeli ja mam broń do walki w zwarciu, a ktoś ma broń do walki wręcz, to wtedy najpierw ja wypłacam mu atak i dopiero potem on strzela. Nie, on zdąża wystrzelić w momencie, kiedy ty lecisz. Okej. Okay. Więc poproszę twoją obronę dystansową. On ma tak. Durgil mówi, że Berserker ma rację, tak swoją drogą. A przepraszam, w jakiej kwestii? A propos tego natychmiastowego lotu, że jak rozumiem, to się zdarzyło w mojej rundzie. Czyli jakby mój czas ja poświęciłem na to, żeby on tam wylądował, ale to wiesz, to też nie chcę wejść ten, tylko po prostu przeczytałem, co Durgil tam napisał, bo nie chcę też psuć jakby flow. No bardzo, bardzo dobrze. Czyli teoretycznie najpierw powinien Iwar uderzyć w związku z tym, że to jest jakby z twojej tej pierwszej inicjatywy, tak? To... Tak, i Iwar tam jest, czyli jeżeli on strzela, to jest atak okazyjny Iwara. Dobrze. Jeżeli dobrze rozumiem. To zróbmy to tak, jak powinno być. Iwarze, w takim wypadku twój atak okazyjny wchodzi pierwszy. No to w takim razie on wyciąga tego obrzyna i przystawia mi do mojej piersi, ale ja mam już takie czerwone, nabrzmiałe oczy, które po prostu wychodzą z orbit. I ja już nie widzę tego obrzyna i po prostu frunę z tym wielkim moim młotem i tylko robię jedno... Ciśnij. Jaka jest jego obrona? Jego obrona w zwarciu to 28. 28. W takim razie wyrzuciłem 10 i do tego dodaję 18 plus 3, co sprawia, że trafiam go. Że go trafiasz. Dobrze, w takim wypadku proszę o rzut na obrażenia. Zobaczmy, jak to wygląda. Dwa razy budowa plus 3K10. Tak, 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 właśnie patrzę. Plus 3. A więc
ten nieprzyjemny pan dostaje w tym momencie 12, 13 plus 14. 27 obrażeń. Ty policzyłeś głos... plus 3 ode mnie. A, 20, 30 obrażeń w takim razie spada w jego, na niego z góry. 30 obrażeń. Dobra, muszę przypomnieć, albo może mi Durgil na szybko, Durgilu, jeżeli się zeruje, to od razu jest nieprzytomność, czy na minusie jest nieprzytomność, bo nie chcę, akurat trafiłeś w jego wyporność. Leżymy. Dobra. On pewnie wystrzeliwuje jakimś tam ostatecznym, w sensie ostatnim ruchem palca, ale ten obrzyn strzela w ścianę, kiedy on odrzucony zupełnie na 2 metry od tego ciosu zadanego mimo wszystko z góry, więc on daleko nie poleciał, ale bums! Rozbita klatka piersiowa, tryska z niej krew, on z głuchnięciem upada. Zatem następny w kolejce już nie jest Hjord, ale jest Maron. A to jest człowiek, który do tej pory był w kuchni i wyskakuje z tej kuchni z pistoletem, z rewolwerem. Robi ruch tak, żeby zobaczyć ciebie i strzela do ciebie, Iwar. Zapraszam. No, serdecznie pewnie, co? No, on ma 17, więc jaką masz obronę dystansową? 24. On więc nie trafia. Następny w kolejce to Marun, ten człowiek, który stoi, który stał właściwie, nie Marun, tylko Degert, ten, który stał obok ciebie w korytarzu. On wbiega do kuchni, tak jakby strzał pada z boku przez futrynę, on później wbiega do kuchni. Więc w tej chwili, Sigurdzie, twoja kolej. A właściwie nie, bo teraz Iwar robi swoją inicjatywę. Tak. Iwar, w tej kuchni, to jest widać od razu obszerniejsze pomieszczenie, tuż przy futrynie jest typ, który wystrzelił do ciebie z rewolweru, jest drobny, taki szczurowaty, a głębiej do tego pomieszczenia wbiegł ten duży taki o szerokich barkach i warkoczu na brodzie. Co chcesz zrobić? Mhm. Myślę, że zaatakuje tego, w sensie najbliżej jest ten typ z pistoletem, tak? Tak jest. No to w takim razie podbiegam do typa z pistoletem i wyprowadzam w niego cios młotem. No to nawet krok wystarczy, bo ten dystans jest bliziutki i ciosaj. Jaka to, jest, jest Marun, już mówię, Marun ma obronę w zwarciu 24. Jeszcze nie dość, że uderzyłem w mikrofon. To najprawdopodobniej, czy nie trafiłem? Trafiam. 24. Uwaga, wyrzuciłem trójkę. Na trójce trafiasz? Pięknie. Tak. To dlatego, bo mam zaklęcie na sobie zrzucone przez bardzo miłego i wspaniałego oficerka. No to rzucaj na obrażenia. No to w takim razie na tego niemiłego pana spada 16 plus 6, 22. 22 plus 14, 36 obrażeń. Doliczyłeś plus 3 ode mnie? Przepraszam, 39 obrażeń. No, a opisz cios. Czy od boku, czy od przodu, czy jak go palnąłeś? On ustoi to, czy nie ustoi tego? On tego nie ustoi. Nie ustoi. Dobrze. To w takim razie on tam celuje z tego pistoletu i zza framugi wypadam ja. I tak łapię tą swoją wielką łapą, kładę na jego dłoń z pistoletem i ta dłoń z pistoletem tak niknie w tej mojej wielkiej łapie i go tak wciągam. A więc ci goście, którzy są obok niego, widzą tylko, jak on się patrzy na nich i puszcza im ostatnie spojrzenie i po prostu znika. I tylko słychać z ich perspektywy takie... I widać, tak jak kurczak kilka kroków robi bezgłowe ciało i puf, wpada tam im do kuchni. A ja tylko się nachylam do tego szczurowatego, wybierz duży nóż najlepiej.
No, gwoli ścisłości szczurowatemu oderwałeś łeb. To ten a, taki to bardziej odebrać. Kwadratowy okay. wbiegł do środka kuchni. A ty, Sigurdzie, słysząc hałasy, co ty na to? Słysząc hałasy pamiętając mniej więcej, jak wyglądał rozkład pomieszczeń, zanim wszedłem do środka, usłyszałem hałasy, odpalam mój wszczep, szybkość Sleipnira, który zwiększa moją szybkość i refleks bardzo znacznie i wypadam po prostu niemalże niewidocznym ruchem, tak szybkim, z wyciągniętą bronią. Wskakuję do tej kuchni na jakiś, wykonuję sprint, więc mój ruch jest podwojony, więc myślę, że mogę wbiec do tej kuchni spokojnie. A ile masz wysportowania? Już ci mówię, ile mam wysportowania. Podejrzewam, że możesz, ale wolę spytać. Mam wszczepy, które poszerzają mój ruch łącznie o plus 4, z tego co pamiętam, który jakby, czyli mój zasięg ruchu będzie zwiększony o plus 4, a wysportowania mam 9. Czyli 13, a 13 I metrów... Szybkość Sleipnira pozwala mi wykonać sprint, czyli ten ruch może zostać podwojony. Rozumiem, czyli ty w jednej akcji ruchowej robisz 26 metrów, to doskonale to wystarczy, żebyś wcisnął się pomiędzy miażdżonego, w sensie Iwara, który właśnie rozbił łeb typowi. Więc jesteś w kuchni. I mój wszczep pozwala mi w dalszym ciągu wykonać akcję ataku, bo właściwie dlatego go przede wszystkim odpaliłem. Mogę wykonać sprint, nie tracąc akcji ataku. Tak, rozumiem. Skanuję szybko pomieszczenie, czy widzę jakiegoś przeciwnika z wyciągniętą bronią? Nie, ze stołu, przy którym widocznie siedzieli, facet o naprawdę dość dużych, szerokich plecach, ale niskim wzroście, taki krasnolud, powiedziałbym, na sylwetkę, chwyta topór i będzie w następnej turze już atakował, w następnej rundzie. No to w takim razie... chociaż, czy ja wiem, nie. Mówię mu... nie strzelam jeszcze do niego, mówię mu... rzuć broń, poddaj się. Jesteśmy z Gwardii Konunga. To w takim razie proszę cię o... I trzymam go na muszce. No jeżeli będzie chciał zrobić coś agresywnego, to wtedy w niego strzelę. W sensie ja bym sobie przygotował taką... Nie wiem, czy tutaj istnieje taka możliwość, ale chyba istnieje możliwość. Istnieje możliwość przygotowania, tylko... No. Więc możesz odpuścić moment w swojej inicjatywie i strzelić przed nim, jeżeli on coś będzie robił. Tylko nie jestem pewien, czy można to robić jednocześnie robiąc tą akcję ruchową. Bo ja też powiedziałem, że no nie, ja do niego przemówiłem, więc ja sobie zrobię rzecz. Wykonam test. To będzie test na charyzmę. I poproszę cię o test o trudność 20. No dobrze. Nieudany. I nie mam jak tego zmienić, żeby się udało. Żadnych przesunięć? Nic takiego? Za duża jest... Nie, za duża różnica. Dobrze. W takim razie rozpoczynamy drugą rundę i w tej drugiej rundzie Chwitsterk jesteś ty jako pierwszy. Oczekajcie, coś nam się rozwaliło. Tak. Właśnie tak patrzę, co się dzieje z naszym berserkerem. Zróbmy chwilkę pauzy. O, jesteś już, Jacku? Jest już, powrotem. Jestem. Dobra. W takim wypadku zaczynamy drugą rundę i Chwitsterk, ty jesteś pierwszy. Tak, patrzę, czy ten pierwszy typ, którego szukamy, czy on jest umierający, czy umiera, czy już umarł, czy dycha. Leży bez ruchu. No z tych, wiesz, 30 kroków trudno jest ci ocenić, czy jeszcze oddycha, czy nie, ale jest cały okrwawiony tutaj z przodu na klacie. A ta klata jest, trzeba przyznać, dosyć duża. No jasne, to na pewno podchodzę tam w jego stronę, patrząc, czy żyje. Idziesz do niego, właściwie będziesz mijał zaraz Iwara.
Patrzysz na niego, on żyje. Oddycha i tutaj jakby leci mu krew z pękniętej tak. skóry. I widzę, że jeszcze przeżyje przez przynajmniej minutę. Myślisz, że jeszcze spokojnie no, przeżyje tak. przez minutę. Jasne, to patrzę, czy jest jeszcze jakiś wrogi cel. Wrogi cel był, ale leży bez głowy nieopodal na korytarzu i przyznam, że nie widzisz więcej wrogich celów, bo ci zasłaniają plecy Sigurda na tym wejściu do kuchni. Może widzi mnie tak, z wycelowaną brodą. Ja stoję na stole. Ale jak skoczyłem na stół w kuchni, czy nie skoczyłem? Fitzerku, jeżeli ty szedłeś i zbadałeś te zwłoki, to jest wszystko. Dobra. I teraz jest ten Degurt, nie Degurt, tylko Degert, który odwija się z toporem i uderza w ciebie, Sigurdzie. No dobrze. Zapraszam. A na Sigurdzie. Sigurdzie. Proszę cię. Ja bym chciał, żebyś tego zaprosił. Ja nie jestem do tego zbudowany zdecydowanie. No dobrze. Więc proszę cię o swoją obronę w zwarciu. Moja obrona w zwarciu. Moja obrona w zwarciu. Ojej. Dziwne, nie wpisałem, niemożliwe. 15 plus opanowanie. 20. 20 i walka wręcz. 24. No to on trafia. Mhm. Doliczyłeś plus 3 ode mnie? A tak, miałem obronę przecież od ciebie o plus 3. 27. No ale to on nadal trafia. 27 jest jego wynikiem. Ach, więc kole. Jest na styk. W takim razie będę rzucał tym toporem obrażenia, a to jest K10 plus coś tam. Mm-hmm. To jest 13 obrażeń. Minus ewentualny pancerz, który posiadasz, jeżeli posiadasz? Posiadam, bo mam założoną na noskórznię, to jest minus 8 z mojego pancerza. W takim razie dostajesz 5 obrażeń. On jakby odwijając się, jakby dostrzega, że ten topór jest na długim tym, na długiej rękojeści, więc wali cię tuż pod łokciem w lewy bok. Część zostaje na tej kamizeli, ale czujesz, że ona pęka i część przechodzi na żebra. W takim wypadku teraz jest kolej Iwara. Właściwie Sigurd i Iwar macie tyle samo, zróbmy to tak samo jak w poprzedniej sesji, że teraz pierwszy jest Sigurd. No to cóż, ja zbieram się w sobie po tym uderzeniu i w bardzo bliskiej odległości po prostu oddaję do niego dwa strzały, ponieważ muszę się bronić. Dwa strzały oddajesz, tak? Tak. Tylko wtedy on ci sprzeda atak okazyjny, jeżeli strzelasz. No, racja, bo jestem w zwarciu z nim. Ale mogę wyciągnąć mój nóż, który mam w cholewie buta, więc myślę, że tak, wypuszczę broń z ręki w takiej sytuacji. Mhm. Jako, że i tak byłem schylony, bo pochyliłem się od tego uderzenia. Wypuszczam broń, wyszarpuję z cholewy buta nóż i próbuję go ciąć. Dobra, tnijże w takim razie. Jego obrona w zwarciu to 25. Mhm, dobra. 25. 15 plus 7, 22. Plus od Chwicerka i chyba jeszcze coś masz, pamiętaj. Mam dokładnie 25. Mam dokładnie 25. No to poproszę o obrażenia na ten nóż. Mm-hmm. To jest długi sztylet. To jest długi sztylet. Okej. Okay. Jezu, ale słabizna. Wrzuciłem jeden na kostce. Więc moje obrażenia w niego to 7. Dobra, no trafiłeś go gdzieś jakby pod też w żebro, przeciąłeś. On oprócz koszuli nie ma jakiegoś tam pancerza, więc to po prostu widzisz od razu bluzgającą krew.
na zewnątrz. Iwar, ty jesteś parę kroków, z trzy kroki, oraz Sigurd swoim manewrem sprawił, że tak naprawdę nie zasłania ci bezpośrednio tego celu. To w takim razie podnoszę młot. Żywy ma być, czy martwy? Tego nie szukamy, martwy. Zaczyna się śmiać Iwar. Sądzę, że ten dialog mógłby troszeczkę uszczknąć akcji bojowej, ale był na tyle badass, że ciskaj, berserkerze. Mam dublet. To dodajesz jakby wartość umiejętności, czyli walki bronią białą. No, czyli mam, o Jezu, 24 plus 17, czyli mam ponad 40. No to rzuć obrażenia. I obrażenia jest to jest w takim killer. Razie 10, 16, 30 obrażeń. No. 30 obrażeń. Doliczyłeś trzy ode mnie? 33, dziękuję ci bardzo. Uważaj. No cóż, no jego uderzasz bokiem w bok ciała i on po prostu ze zmiażdżonym barkiem odbija się od ściany, uderza głucho głową o tą ścianę i spływa po niej na glebę. Koniec walki. Widzowie wybrali swoją ankietą wszczep Duma przeszłości, która pozwala mi podłożyć wynik wcześniej rzuconych kości, ale zanim doszło do inicjatywy Hjorta, to on padł nieprzytomny. Więc to tyle, jeśli chodzi o super wszczep. On też miał swoje ładne rzeczy, ale to też nie doszło do skutku przy naszym Iwarze. Już spokój. Ja myślę, że łapię Sigurda tak i jeszcze patrzę się na ciebie takim dzikim wzrokiem. Spokojnie. Dobrze. Już. Jestem przyjacielem. Spokój się. Kurde, trafił mnie. Jest tu jakaś apteczka czy coś? Nie, tutaj apteczki nie ma. Wyszarpuję jakąś ścierę kuchenną, sadzam sobie. Podchodzę do umierającego człowieka, bo jak rozumiem jest umierający, tak? Tak, wszyscy trzej są umierający. Znaczy podchodzę do tego, którego szukaliśmy. Do Hjorta. Tak. Możesz mówić? Może, ale mówi w taki ledwo słyszalny sposób. Musisz się nad nim... Coś mu się stało z klatką piersiową. Biorę rękę. A, bo chciałem ci podać medpaka. A, mi żeby jego uleczyć? Może. Nie, bo ja chciałem użyć magii po prostu. A, dobrze, to w takim razie ci nie przeszkadzam. Jasne. To koncentruję się, łapię runę. I... Naudis. I chcę go uleczyć z podbiciem. Mhm. I dzięki temu przy okazji go uspokajam. Wow. Dobrze, rzucaj. Dobra. Muszę go dotknąć. Poziom 18, czyli muszę wyrzucić 6. I wyrzuciłem powyżej 6, udało się. Leczę mu 15 ran. Czyli koncentruję się głównie na tym, żeby klatka piersiowa mu się zrosła, żeby te echo po prostu tak jakąś taką trollową regeneracją mu się zrosło i przy okazji uspokajam go tak, jakby był lekko naćpany, chociaż to twój efekt, to teraz możesz mówić. Czego chcecie? Wpuść. Dlaczego uwolniłeś więźniów? Do mojego domu jakiegoś pokrakę. A kto wpuszcza kogoś do mojego domu, kto zagraża mojej rodzinie? I Iwar tylko kiwa głową. Słuchaj, możesz rozmawiać ze mną, a ja jestem twoim przyjacielem, który właśnie cię uleczył, albo możesz rozmawiać z moim rozgniewanym kolegą. Dobra,
Dobra, zresztą chuj mnie to obchodzi. Jest taki typ, z którym pracowałem przy powstaniu Nilfheimskim. Jest elfem z Nilfheimu. Jak się nazywa? Lindsay. Lindsay. On zadzwonił do mnie 2 dni temu. Nadał robotę. Dobrze płacił, tak jak wcześniej. Ja nie chciałem mieć nic z nim wspólnego po odsiadce, ale on mówił, że absolutnie nie chodzi o kolejne powstanie. To są prywatne sprawy. Więc moim zadaniem było wysłać tego całego alfa naćpanego do twojego domu, Iwarze. Miałem mu wkleić historię o sejfie i po prostu sprawić, żeby o tej godzinie napadł. Poza tym miałem zorganizować materiały wybuchowe i przekazać Kobo do więzienia. Nie znałem go wcześniej, ale dostałem w skrytce złożoną przepustkę na specjalne widzenia rodzinne. Udałem się do niego i przekazałem mu materiały wybuchowe. Wczoraj rano. Wczoraj, mając na myśli dzień tego przylotu księżniczki. Więc nie wczoraj, tylko parę dni temu, przepraszam. 5 dni temu. Czy wiesz, jak skontaktować się z tym twoim kolegą? Nie, do mnie dzwonił z zastrzeżonego numeru. Ja od czasu ostatniego powstania nie miałem z nimi nic wspólnego. Odsiedziałem swoje i myślałem, że wszystko jest zakończone. A on odświeżył sobie kontakt, ale zaoferował pieniądze takie, że nie śmiałem zrezygnować. Przysłał mi też wszczepy. Mam je w torbie. Jako oznaka dobrej woli. Ile ci zaoferował pieniędzy za to, że ktoś umrze i kobieta i dzieci zostaną przestraszeni? Jaka cena jest tego warta? Patrzy ci w oczy i widzisz, że poza strachem do tej pory i bólem, z którym się zmagał, no widzisz, że to bystry facet i odczuł zmianę tonu i kierunku, w którym to idzie. Mhm. I nic ci nie odpowiada. Jeszcze jakieś pytania, czy bierzemy go do więzienia po prostu? Ja już zadzwoniłem po patron. A powiedziałeś, że jest żywy? Tak, trzymam właśnie mój młot. Boję się, że mój młot zaraz wymsknie się z mojej ręki i spadnie. Ale nie, ten alf nikomu nie miał robić krzywdy, miał tylko grozić. Powiedziałem mu, żeby nie było ofiar żadnych. Powiedziałem mu, żeby nie było ofiar. Więc nic by się nie stało twoim bliskim. Dobrze, czy on mówi prawdę? Czy mogę jakoś... Możesz spróbować odgadnąć, czy on mówi prawdę. Do tego przydałby mi się test na wyczulone zmysły o trudności 20. Wow. Dobrze. To jak Iwar dobrze ocenia, czy ktoś mówi prawdę, być może ocali mu życie. 11 plus 6, czyli 17. Nie wiem, czy mówi prawdę. Inaczej, jeżeli nie rzucasz, to uważasz, że on mówi prawdę. I wydam sobie punkt entropii, w sensie nie łaski norm, tylko ten drugi, żeby dodać sobie 4 punkty i będę wiedział wtedy, czy mówi prawdę. Kłamie. Puszczam młot. Dobrze, Iwarze, to już ty będziesz załatwiał z Bardią. Ale co będę załatwiać? Że mam śliską rękojeść młota? Podnoszę młot. Była we krwi. Wyśliznął mi się z ręki. Dobra, musimy znaleźć w takim wypadku tego mrocznego elfa, tak? Ja idę zabezpieczyć ten sprzęt, o którym widziałem go w jego pokoju w szafie. Idę tam, wracam po tą torbę, patrzę, co w niej jest i... No i zabieram. W tej torbie jest 10 opakowań, w których jest umiejscowiony kod i wszczep do tego kodu.
po dalszym zbadaniu dowiecie się, że jest to wszczep właśnie duma przeszłości, który jest gotowy do neurostabilizacji. Trzeba znać język elficki, ten mistyczny język elfów, żeby móc go sobie założyć. Z tego co pamiętam, to któryś z was, nie wiem czy nie wy dwaj, Hvitserk i Ivar, macie już z poza midgardzkim inny język. Zgadza się. Ja z tego co pamiętam, tylko midgardzkie. A nie, mam jeden. A nie, przepraszam. Tak. Chyba. Ja mam jeden atów. Tak, dokładnie. Tak. Zatem ewentualnie on jest w dla ciebie, Sigurd, w zasięgu. Ja nie wiem, czy ty już znasz język mistyczny elfów, natomiast na pewno jest tak, że twój ojciec Rolf od zawsze pracuje jako kontakt z elfami. I zostawmy ten temat na teraz. Hvitserk, dzięki jakby temu, że dowodzisz, że znasz się na tym trochę, dosyć szybko orientujesz się, wpisując w bazę danych, że Lindsay nie żyje. Lindsay to agent nilfheimski, który podczas ostatniego powstania nilfheimskiego zginął w pojeździe, który był goniony przez gwardię, poprzez kolizję najpierw z bolidem nadjeżdżającym z naprzeciwka, a potem w eksplozję po tym, jak upadł ten pojazd, w którym Lindsay był. I stwierdzono tam, patrzysz w dane, i obecność tego Lindsaya i jego zgon. I to było dobrych parę lat temu. Według moich danych ten człowiek, elf, nie żyje. Ten agent w sensie. Więc albo ktoś podawał się za niego, jak się kontaktował z tym człowiekiem, albo w jakiś sposób przeżył, albo... umarł i chodzi dalej. Tak. Mógł chcieć pozorować własną śmierć. Raport mówi, że został zidentyfikowany. Drodzy panowie, chciałbym zrobić jeszcze dzisiaj dwie rzeczy, na które mam nadzieję, że mi pozwolicie. A na dalsze prowadzenie ewentualnego śledztwa zostawimy sobie tydzień na przemyślenie spraw. Otóż zakładam, że jako kierujący ochroną Ildiali zespół, przygotowaliście ochronę budynku opery, w którym ma się odbyć podczas uroczystości wykonanie tej pieśni. I chciałbym w związku z tym przetestować, jak dobrze wam poszło przygotowanie tej ochrony. Dobra. Więc patrzę w kartę i kombinuję, na co by tu was przetestować. Może macie jakieś sugestie? To byłaby ciekawa saga, właśnie trzy sagi o tym, jak robimy ochronę. Tak mi się... Można byłoby do tego użyć tej mechaniki. Tak, na pewno tak. A tak... Sądzę, że infiltracja może być koncepcją jakąś. Może czat ma też jakieś pomysły, co powinno być testowane. Oczywiście to może być test wspomagany przez pozostałych. A, w sensie chcesz to zrobić jednym testem, nie że trzema testami? Tak, jednym testem. Okej. Ja w tym nie pomogę. Ja mogę jakby tylko wydawać rozkazy i mówić gwardii, gdzie mają stać, co mają zamontować i tak dalej. A jeżeli chodzi o infiltrację, to nie za bardzo, nie moja działka. Bardziej działka Sigurda. Jeśli chodzi o infiltrację, mogę zrobić dużo. Myślałem również o wyczulonych zmysłach na zasadzie, ale nie wiem, czy wyczulone zmysły tutaj dobrze zadziałają. Chciałbym przeczytać dokładnie sobie opis tej umiejętności, żeby zdecydować. Też właśnie przeglądam. Najpierw przeglądałem sobie infiltrację, a teraz idę na... Wyczulone zmysły, umiejętność obserwacji i analizy otaczającej nas rzeczywistości za pomocą zmysłów, wzroku, słuchu, zapachu i tak dalej. Odpowiada za spostrzegawczość. Dobra, i jakby... to zróbmy tak. Jeśli ktoś chce rzucić na wspomaganie testu na wyczulone zmysły, to może korzystać też z infiltracji przy tym teście pomocniczym.
to jest tutaj house rule, który robię, ale wydaje mi się, że to może być czynności zarówno spostrzegawczości, jak i infiltracji, czyli wiedzenia, co gdzie powinno być, jak się, którędy się ktoś może dostać i tak dalej. No ja tak sobie wyobrażam, że to jest dokładnie to, co Sigurd by robił, w sensie obserwowałbym tak naprawdę cały ten, opatrzyłbym sobie cały ten, całe to miejsce koncertu, to jak to ma wyglądać z wielu różnych kątów, z wielu różnych okien, z wielu różnych dachów, ze swojego karabinu po prostu, zastanawiając się, gdzie są potencjalne, no gdzie są potencjalne dziury w ochronie, gdzie mogłyby się pojawić, co można by wykorzystać, więc dla mnie to jest totalnie właśnie dobrze. Wyczulone zmysły i włączenie. Zatem ty będziesz rzucał na wyczulone zmysły. Czy ktoś wspomaga Sigurda rzutem na infiltrację albo na wyczulone zmysły? Mam pytanie, co jest, jeżeli test się nie powiedzie? Jeżeli test się nie powiedzie, to przynajmniej jednemu wspomagającemu, to wtedy Sigurd nie ma żadnych plusów, ale także nie może korzystać z dubletu przy swoim rzucie, ani z łaski Norn. Rozumiem. To ja nie pomagam, ja zajmuję się innymi rzeczami, między innymi załatwianie bramek, które wykrywają broń, bo przeczytałem w czacie, że to byłoby sensowne i oczywiście. To wszystko, ale nie pomagam rzutem. Ja myślę, że spróbuję wspomóc. Myślę, że zrobię to też wyczulonymi zmysłami, zastanawiając się, jakbym chciał porwać księżniczkę albo kogoś z szacownych gości, którędy bym najchętniej się wbił i właśnie mówię, o, ja tutaj bym wyskoczył z tego okienka. Trzeba to okienko zablokować. Dobra, rzucaj. I piękniutki rzut, ponad 20. 22. No to odwa. To odwa, tak jest. Rzucam zatem ja. A, poziom trudności. Poziom trudności to jest 15, a w zależności od tego, jak pójdzie lepiej, tak pójdzie lepiej. Nie ma to znaczenia, dlatego że wykorzystuję punkt łaski Norn, żeby mieć kryt. Dobra. To wszystko wygląda na to, że nie ma żadnego zagrożenia. Wchodzą goście, bardzo wielu ważnych, możnych, a także bogatych ludzi i nie tylko ludzi przyszło, ażeby posłuchać śpiewu Il Diali. Oczywiście przygotowano w związku z tym na prędce inne supportujące wydarzenia artystyczne, tak żeby jej pieśń była kulminacją tego wieczoru. Sprawdzając, co się dzieje, nie dostrzegacie żadnych komplikacji wśród ludzi, którzy wchodzili. Wszyscy wyglądali na wyluzowanych i rozbawionych. Może gdzieniegdzie było słychać rozmowy na tych, którzy wiedzą o tym, że w Uppsali nie poszło i komentują głośno elfów jako takich i ewentualną niechęć do nich. I kiedy już się zaczęło, a wy nadal w czujności pomiędzy garderobą Il Diali, korytarzem, po którym przechodzi się z garderoby na scenę, a mając łączność cały czas z ludźmi Alreka Małego, dostajecie informację, że znaleziono torbę w jednej z łazienek. Po szybkim dotarciu na miejsce okazuje się, że jest to torba z ładunkiem wybuchowym, którą jeden z żołnierzy dosyć szybko wynosi, żeby zabezpieczyć. Ona nie wybuchnie. Natomiast dzięki twojemu krytykowi, Sigurd, ty wypatrzysz nazajutrz na tym, na monitoringu osobę, która podłożyła tam tę bombę. I odpowiedź na to udzielę ci na początku następnej sesji. Okej. Okay. Bo teraz pozostaje jeszcze tylko jedna rzecz. Pieśń Il Diali. Oto wychodzi ona na scenę w olśniewającej, błękitnej sukni, która leje się za nią na scenie.
W tej sukni są wszyte jakieś kamienie szlachetne, bo niesamowicie połyskują, odbijając światło reflektorów scenicznych. Trochę wygląda jak rozgwieżdżone niebo, zimą, kiedy światło gwiazd i księżyca odbija śnieg i wszystko się wydaje takie jaśniejsze i takie trochę błękitniejsze. Kiedy staje ona, absolutnie prześliczna, szczupła, wysoka kobieta z jasnobrązowymi włosami, prostymi do połowy długości, a później naturalnie falującymi, już wszedłszy na scenę, uśmiecha się tym urokliwym uśmiechem, który ty, Sigurd, i Iwar mieliście okazję dość dobrze poznać. Rozgląda się po całej publiczności, patrząc na jak najwięcej osób z doła. Najpierw zapowiada pieśń, mówiąc, że ma nadzieję, że kwestie interesów, które obiły się o jej uszy, nie idą najlepiej. Nie przysłonią tego, że poza interesami i pieniędzmi są inne w życiu ważne sprawy. Takie jak na przykład życzenia pomyślności dla jubilata, zupełnie szczere, ode mnie, za pomocą tej piosenki. Wiem, Wogganie, że czekasz na Ragnarok. Chcesz, żeby jak najszybciej przyszedł, żebyś mógł sprawdzić się jako wielki woj. I od nowa zacząć życie. Kiedy śpiewa, a jest to wykonanie a cappella, to ja pozwolę sobie tego nie opisywać, gdyż chciałbym, żeby to było znacznie piękniejsze niż jakikolwiek opis mógłby to opisać. Natomiast ciekawa jest treść piosenki. Pieśni, która nazywa się Przybądź proszę, w której głównie chodzi o to, żeby zakląć Ragnarok, żeby nadszedł jak najszybciej, żeby zakończył świat taki, jaki znamy, żeby ci, którzy przetrwają, a wśród nich Woggan, mogli żyć. A jednak widok kobiety, elfiej kobiety, która śpiewa o nadejściu Ragnarok, jest na tyle dziwny, że bardzo szybko rozumiecie, że w tej piosence chodzi o coś więcej. Nie tylko o przybycie Ragnarok, tylko o przybycie czegoś więcej. Czegoś, za czym to ona tak bardzo tęskni. Ona, a nie jubilat, który otrzymuje taki prezent. Pieśń jest na tyle piękna i naturalnie zaśpiewana z naturalną, szczerą radością przez Ildiale, że ktokolwiek myślał cokolwiek o elfach, to w chwili aplauzu zapomina o tym. Jakkolwiek dostojni i eleganccy panowie i panie naprawdę szczerze wstają z siedzisk i aplauz trwa długo. A ja dziękuję wam za dzisiejszą sesję. Podejmiemy sprawę za tydzień.